Tego przedsięwzięcia, jakim jest budowa drogi ekspresowej S5 Nowa Warszawa. Podczas tego spotkania będą mogli Państwo zapoznać się z wariantami. Dziękuję. Będą mogli Państwo zapoznać się z wariantami przebiegu drogi S5, które zostaną właśnie dzisiaj tutaj zaprezentowane. Spotkanie pozwoli także na zebranie informacji zwrotnych od Państwa, wszelkich wniosków, a także uwag, zarówno od mieszkańców, jak i od przedstawicieli samorządu, dotyczących oczywiście prezentowanych tutaj materiałów oraz rozwiązań projektowych. Mają Państwo na czasówkach pozostawione m.in. ankiety. Oprócz materiałów informacyjnych na temat samej drogi, mają Państwo ankiety. Nasza prośba jest taka, żeby te ankiety zachować, a następnie wypełnić. Będą mogli Państwo tam m.in. zaznaczyć, który wariant wybierają Państwo jako optymalny, ale również będziecie mogli umieścić swoje uwagi i swoje wnioski. Dostarczenie tych ankiet też nie powinno nastręczać większych trudności. Można je dostarczyć do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Bydgoskiego. Mogą Państwo je zeskanować i wysłać online na wskazany tam adres e-mail. Mogą Państwo także te wnioski dostarczyć drogą mailową do firmy Trakt, która jest projektantem, a mogą Państwo także przekazać je do nas za pośrednictwem Urzędu Gminy. Oczywiście takie spotkania uświetniają bardzo ważne goście i dzisiaj też mamy przedstawicieli instytucji państwowych na sali. Witamy zatem pana senatora Ryszarda Bodera. Jest z nami także pani Magdalena Cieśla-Szulc, przedstawiciel wiceministra rolnictwa, pani poseł Anny Gawickiej. Dzisiejsze spotkanie towarzyszy nam także pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tomasz Szymański. Dziękuję. A gospodarzem dzisiejszego spotkania jest pan Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz. Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat budowy drogi ekspresowej budzi wiele emocji i wtedy najlepiej pytać o wszystko ekspertów. W gronie naszym dzisiejszym ekspertem, który będzie z Państwem prowadzić rozmowę, będzie prezentować poszczególne warianty przebiegu drogi ekspresowej S5, zasiadają przedstawiciele, przede wszystkim inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest z nami pan Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydział Dokumentacji reprezentuje naczelnik tegoż wydziału, Lech Czerczak. Towarzyszy mu Adam Olejniczak, również z Wydziału Dokumentacji. Natomiast stronę projektanta, czyli firmę Trakt, reprezentują pan Marek Sterman, dyrektor biura projektowego. Panowie Krzysztof Jędrzykiewicz, Przemysław Miller oraz Bartosz Wójcik, projektanci drogowi. Powitajmy także pana Tomasza Pakulę, kierownika zespołu środowiskowego, któremu towarzyszy dr Marek Wierzba, kierownik zespołu przyrodniczego. Drodzy Państwo, po oficjalnej prezentacji wszystkich wariantów przyjdzie czas na merytoryczną, jak sądzimy, dyskusję, więc wszelkie wnioski będziemy wtedy oczywiście wysłuchiwać. Już teraz chciałabym zaznaczyć, że będziemy razem z kolegą tutaj wychodzić do Państwa, za każdym razem z mikrofonem, kiedy ktoś z Państwa są podniesienia. Dobrze, ale to zostawimy na etapie prezentacji, a tymczasem poproszę o zabranie głosu dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Bydgoskiego, pana Sebastiana Borowiaka. Jest tak, jak Państwu powiedziałem,
Przedstawimy Państwu dzisiaj trzy warianty, które już na etapie opracowania przez projektantów zostały zaprezentowane nam i samorządowcom. Ale pokrótce chciałbym Państwu opowiedzieć, naprawdę nie zanudzając, bo nie po to przyjechaliśmy, żeby tutaj opowiadać o różnych rzeczach, tylko na pewno, żebyście się Państwo dowiedzieli konkretów. Zaczynaliśmy studium kuretażowe, które było opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie i studium, które było przygotowane przez kolegów w Krakowie. Takie studium trwało i zostało przygotowane, które zostało zaprezentowane w 2020 roku wszystkim samorządowcom z naszego regionu i każdy miał prawo do tego się wypowiedzieć. Na podstawie tego studium zostały wybrane kolejne dwa korytarze do dalszych opracowań. W międzyczasie uzyskaliśmy program, aby móc dalej pracować i móc dalej być tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Przygotowanie programu inwestycji spowodowało to, że w 2021 roku, jak Państwo wiecie, podpisaliśmy umowę z firmą Trakt, która tutaj dzisiaj jest z nami i opracowuje przebiegi wariantów. Te warianty to oczywiście i sam przebieg drogi S5 od Nowych Mars do Ostródy, to oczywiście nie tylko kujawsko-pomorskie, tylko również warmińsko-mazurskie. W warmińsko-mazurskim w ubiegłym tygodniu zakończyły się spotkania, też były liczne i też cieszyły się dużym powodzeniem, natomiast nie znamy efektów tego spotkania. Natomiast wiemy już dzisiaj, co było w przeciągu tych poprzednich dwóch dni. Również chciałbym Państwu powiedzieć, że od ubiegłego roku, czyli od maja, jest prowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, tak zwana inwentaryzacja przyrodnicza roczna, gdzie projektanci w liczbie około 20 przemieszczają się po terenie i weryfikują wszystko, co napotkają, liczą, sprawdzają, weryfikują. Bardzo się cieszę również z tego, że dzisiaj na tym spotkaniu, czy przed spotkaniem, projektanci dostali bogaty materiał przedstawiony przez Państwa i pokazane, co cenne przyrodniczo znajduje się w okolicach Grudziądza. Również serdecznie dziękuję za to, że Państwo licznie wszyscy poza dzisiejszym spotkaniem przesyłacie do nas bardzo bogatą korespondencję. To świadczy tylko o tym, że jesteście Państwo żywo zainteresowani. Cieszy mnie również fakt, że to, że dzisiaj tu przyszliście i to, że mam nadzieję będziecie zadawali pytania, to spowoduje to, że mam nadzieję dzisiaj, jeżeli nie, będzie któryś z wariantów do dalszych rekomendacji, do dalszych prac. To, co najważniejsze, to przebieg całej drogi to jest 4 powiaty, 7 gmin. Nie mała inwestycja, bo 40-kilometrowy przebieg drogi. Ten przebieg drogi jest nam jako województwu niezmiernie potrzebny. Jest nam nieodzowny, chociażby z punktu widzenia tego, że połączy nam wschód z zachodem, w zasadzie nasze województwo, które z tej strony regionu było odcięte. Poprzez drogę krajową numer 16 można byłoby się dostać na Mazury, którą drogę chyba w większości Państwo znają, wiedzą jak ona wygląda i wiedzą jak ona funkcjonuje. Dużo licznych wypadków i zdarzeń drogowych, które ma miejsce. Po to chcemy wybudować drogę, aby było bezpiecznie. Przede wszystkim to jest jedna sprawa, druga sprawa, aby nie była uciążliwa dla mieszkańców. Wszystkich mieszkańców. Nie mówimy o gro ludzi, tylko mówimy o wszystkich mieszkańcach. Ale również przede wszystkim widzę, co panie w pierwszym rzędzie i myślę, że większość z pań macie na kartkach. Cieszę się niezmiernie. Tak. Bardzo ambitnie, bardzo się cieszę, że macie tyle wydrukowanych kartek, co powoduje, że wszystkie te głosy będziemy brali pod uwagę. Te trzy warianty, które dzisiaj prezentujemy za chwilę, już mamy je zweryfikowane na tyle, że możemy coś o nich powiedzieć. Natomiast to, co Państwo na tych kartkach mówicie, już dzisiaj, jeszcze się odniosę do jednej rzeczy, dwa spotkania z samorządowcami, które miało miejsce pierwsze w kwietniu, drugie w grudniu. Po pierwszym spotkaniu z samorządami i wszystkimi samorządowcami, którzy tutaj siedzą, został wypracowany jeden z wariantów, który wydaje się być alternatywny dla wariantów poprzednich, które zostały zaprezentowane samorządowcom. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj jeszcze będziemy pracować.
chciałbym podkreślić jednoznacznie, my dzisiaj nie przyjechaliśmy, tak jak docierają tu do mnie głosy i z dzisiejszego spotkania, czy w trakcie dzisiejszego spotkania, czy przed spotkaniem i w dniu wczorajszym i poniedziałkowym, że mamy wybrany wariant. Jest to nieprawdą. Nie wybraliśmy żadnego wariantu. Nie jesteśmy za żadnym wariantem. Ale mogę powiedzieć jedno. Tak jak się odbyło spotkanie 15 grudnia z samorządowcami i z gro, myślę, jakimś tutaj państwa siedzących na spotkaniu, gdzie ja brałem udział z Bydgoszczy poprzez Teamsa, powiedziałem jednoznacznie, nie chcemy budować drogi wbrew państwu. Nie chcemy tych wyburzeń, które państwo wskazujecie w swoich dokumentach, w swoich pismach, które już wiemy, jakiej liczby one dzisiaj mają. To nie są 150, tylko to nie jest liczba 150, ale jest znaczna. Tutaj jesteśmy przygotowani i mówimy o tym, jak to wygląda. Na poprzednich wariantach, w tych poprzednich dwóch spotkaniach raptem było tylko dwa wyburzenia, co można powiedzieć, że jest dużo albo mało. Najlepiej byłoby, żebyśmy wyburzeń żadnych nie mieli, nie byli w żadnej kolizji z nikim z państwa. Oczywiście tego nie unikniemy, chyba macie wszyscy państwo świadomi, że tego nie unikniemy. Na pewno będziemy musieli gdzieś przejść na tyle rozsądnie, aby nie powodować reperkusji. Dzisiaj już wiemy, że dla wariantu fioletowego takich wyburzeń mamy 3, dla czerwonego mamy 6, a dla zielonego mamy 62. 62 ta liczba jest dla nas ewidentnie za duża. Nie chcemy wchodzić w wykupy gruntów. Nie chcemy z państwem mieć z różnych spraw i sądowych i nie chcemy mieć sytuacji takiej, że na podstawie decyzji środowiskowej będą odwołania. W związku z czym wariant zielony jest wariantem, który jest najmniej korzystny z punktu widzenia środowiskowego i społecznego. Myślę, że to już na dzisiaj. Szanowni państwo, pozwólcie mi skończyć, ja już nie będę długo mówił, bo nie chcę tutaj nikogo zanudzać, projektanci opowiedzą, a potem przejdziemy do pytań, a liczę, że tych pytań będzie bardzo dużo. To, co ja dzisiaj powiedziałem, to jest wszystko zapisane, bo sami, że tak powiem, to redagujemy i sami to prowadzimy poprzez projektantów. Oczywiście zielony wariant, tak jak powiedziałem, jest najmniej korzystny z tych dwóch czynników. Nie wiemy jeszcze jednego z czynników, bo zawsze są brane trzy kryteria, czyli jeszcze finansowy. Ale jeżeli dzisiaj wiemy o tych dwóch czynnikach, które są kluczowe, no to chyba państwo potraficie rozsądnie do tego podejść. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, że to, że dzisiaj, ja to powiedziałem, to też nie zmienia faktu, że dalej niestety albo stety musimy pracować nad trzema wariantami. Chociażby po to, żeby do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska złożyć trzy warianty i pokazać, który wariant jest najbardziej korzystny i przez nas preferowany. Ale to jeszcze daleka droga przed nami. Dzisiaj mówimy, nie chcę powiedzieć, czytać z kartki to, co macie napisane. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten mój krótki wstęp, to tyle. Na pewno powiemy więcej w drugiej części, na pewno powiemy więcej, kiedy czeka nas sama realizacja, bo to jeszcze bardzo odległa droga. Chcemy uzyskać decyzję w 2025 roku. Koniec 2025 roku, w 2024 roku, czyli za rok o tym czasie chcielibyśmy złożyć wniosek o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mam nadzieję, że złożymy go skutecznie, bez większych protestów. Oczywiście zdarza się, bo już nie pierwszą inwestycję prowadzimy w naszym regionie. Jak państwo wiecie, i autostradę A1 wybudowaliśmy, i wybudowaliśmy drogę S5. Z różnymi reperkusjami, nie mówimy, że wszystko poszło gładko, bo mamy tego pełną świadomość, jesteśmy dużym inwestorem, najważniejszym inwestorem, czy największym inwestorem w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim tym bardziej. W związku z czym naprawdę przygotowujemy te materiały rzetelnie. Ale jeszcze raz podkreślam, nie chcemy robić tak, aby zrobić źle dla tego regionu, dla tej gminy, dla tego powiatu i dla wszystkich z naszego województwa, bo to nie jest naszym celem. Ja bym na ten moment oddał głos jeszcze gospodarzowi. Panie wójcie, bardzo proszę. Myślę, że ten mikrofon chyba jest dobry.
Szanowni Państwo, drogi Panie Dyrektorze, drodzy mieszkańcy. Przede wszystkim chciałbym podziękować za możliwość uczestniczenia nas wszystkich w dzisiejszym spotkaniu konsultacyjnym. To jest dla nas, mieszkańców, bardzo ważne. I siła nas pokazuje Panu Dyrektorowi, jak ważna jest gmina Grudziądz przy realizacji zadania pod tytułem Budowa drogi S5. Panie Dyrektorze, nie jesteśmy przeciwni budowie drogi S5 przez teren gminy Grudziądz, ale jesteśmy przeciwni budowie drogi S5 w wariancie zielonym oraz w wariancie różowym. Cieszę się, że Pan Dyrektor wspomniał o tym najmniej korzystnym wariancie, o którym wiemy doskonale, że na terenie gminy Grudziądz będzie wyburzał ponad 25 budynków, a w całym wariancie zielonym ponad 34 budynki. Z perspektywy społecznej jest to w naszej ocenie niedopuszczalne. Jeżeli mówimy o wariancie różowym, to chciałbym napomknąć, że przechodzimy przez tereny cenne przyrodniczo w gminie Grudziądz. Jesteśmy również przeciwni temu wariantowi, ale podpisując porozumienie z dwoma gminami powiatu grudziąckiego, to jest gminą Świecie nad Osą, którą reprezentuje pan Ireneusz Maj, oraz gminą Gruta, którą reprezentuje pan Waldemar Kurkowski, podpisaliśmy wspólne pismo, które wysłaliśmy do pana dyrektora, do Ministerstwa Infrastruktury, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, również do centrali w Warszawie, pokazujące kompilacje przebiegów, które na pewno zadowoliłyby zarówno mieszkańców gminy Grudziądz, powiatu grudziąckiego, miasta Grudziądza. Ta kompilacja to przejście od kilometraża 40 z autostrady A2, a przepraszam, A1, tak, już jestem w Poznaniu, do kilometraża 25 i tutaj mówimy o wariancie różowym. Przechodząc z wariantu różowego do wariantu W1A, mamy możliwość przejścia przez teren gminy Gruta, przez teren gminy Radzyń Chełmiński i przez teren gminy Świecie nad Osą. Tutaj kończy się powiat grudziącki na 8 kilometrze i zaczyna Jabłonowo-Pomorskie. Zapewne tutaj należałoby rozmawiać z Przemysławem Górskim, który był obecny na jednym ze spotkań, ale to nasze porozumienie daje Państwu możliwość wypracowania tego wariantu, który jest kompilacją trzech wariantów, które pokazane są na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co ważne, Panie Dyrektorze, zgadzają się z tym radni gminy Grudziądz. Podjęli uchwałę 22 marca zeszłego roku, w którym mówią o procedowaniu wariantu najlepszego z perspektywy mieszkańców gminy Grudziądz. Na ówczesny czas. Wówczas pojawił się tak zwany węzeł Sarnowo i chcielibyśmy prosić tutaj wszystkich Państwa o wzięcie tego wariantu pod rozwagę, czyli rozpoczęcie prac nad PPO, punktem poboru opłat na węźle Sarnowo, przejście przez gminę Grudziądz poza terenami zurbanizowanymi i wejście w te warianty, które Panie Dyrektorze wskazaliśmy. Pozwolę sobie na ręce Pana Dyrektora złożyć ten dokument, który wysłaliśmy wraz z uchwałą Rady Gminy Grudziądz. Panie Rektorze, żeby pamiętać o tym. Tu są podpisy trzech wójtów, które wskazują właśnie na to, że jesteśmy za tym, aby S5 przebiegało przez teren powiatu grudziąckiego, gminy Grudziądz, gminy Gruta, pozostałych gmin, ale bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę tego naszego pisma. Bardzo dziękuję. Dobrze, to jak już wszystkie światła zgaszone. Nazywam się Bartosz Wójcik i tak jak tutaj zostało wspomniane, jesteśmy przedstawicielami razem z kolegami
Biura Projektowego Trakt i opracowujemy dokumentację projektową dla etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to dla inwestycji budowa drogi S5 na odcinku Wirwajdy Nowe Marsy. Pokrótce agenda spotkania, czyli cel spotkania będzie przedstawiony, podstawowe informacje o inwestycji, o drodze S5, opis stanu projektowanego, przebieg planowanych wariantów na uwarunkowania środowiskowych, no i ostatni punkt to jest pytania i uwagi, to ze strony Państwa już po prezentacji. Cel spotkania. Jest to spotkanie w ramach działań informacyjnych, czyli spotkamy się tutaj, żeby przedstawić społeczeństwu, mieszkańcom przebiegi planowanych wariantów. Te warianty są dla Państwa specjalnie zrobione w taki sposób, żeby one były czytelne i są przedstawione na formie orientacji, czyli na dużej mapie, jak i na mniejszych planach, które są przedstawione tutaj wywieszone, jak i również do ściągnięcia w internecie. I teraz wszystko polega na tym, abyście Państwo skorzystali z tego i na ankietach, które są tutaj były rozłożone na krzesełkach, jak również na przed wejściem są, dodatkowo są do ściągnięcia na stronie internetowej w formie edytowalnej, przedstawili swoje uwagi oraz wnioski dotyczące możliwych kolizji, rozwiązań tych kolizji lub po prostu przesunięcia lub jakichś informacji dotyczących dojazdów do Państwa posesji. Pokrótce harmonogram prac, tak jak tutaj Pan Dyrektor wspomniał. My opracowujemy dokumentację do złożenia do decyzji środowiskowej i składamy ją na początku 2024 do inwestora, do weryfikacji. Po tej weryfikacji zostają dokumenty złożone do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. I tutaj jest wskazane tam pierwszy kwartał, możliwe koniec 2025, wydanie decyzji środowiskowej. Kolejny etap to jest planowana realizacja, czyli budowa, projekt budowlany i decyzja na realizację inwestycji drogowej, czyli lata 2029-32. Co to jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe? Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe jest to opracowanie o charakterze ogólnym, w skrócie STEŚ. I my jako biuro otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie trzech wariantów w dwóch korytarzach, zgodnie korytarzach wykonanych w studium korytarzowym opracowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I to nas zobligowało do tego, abyśmy wykonali trzy przebiegi, minimum. To te korytarze, w tych korytarzach zostały uściślone te przebiegi, tras. Następnie będą określane dla nich zakresy rzeczowe i finansowe oraz ustalana będzie efektywność ekonomiczna. Na podstawie tego będą obierane kryteria i wybierany będzie wariant preferowany przez inwestora do decyzji środowiskowej. Następnie uzyskanie decyzji środowiskowej, tak jak mówiliśmy, koniec 2025-2026. Założenia przyjęte podczas opracowania. A więc tak, przede wszystkim zachowanie parametrów technicznych dla drogi klasy S. Tutaj mamy drogę klasy S o najwyższej projektowanej prędkości dla tej drogi, 130 km na godzinę. To jest najwyższa prędkość. Co się wiąże z tym? Przede wszystkim wjazdy i zjazdy na drogę tylko i wyłącznie przez węzły. Dodatkowo geometria drogi to są o wysokich parametrach łuki, które przy promieniu 5000 metrów i przesunięciu drogi o powiedzmy 20 metrów, droga przesuwa się na tym odcinku całym. Także jeśli Państwo, żebyście Państwo widzieli, z czym się wiąże przesunięcie drogi ekspresowej. Kolejny z czynników, który braliśmy pod uwagę, to jest dowiązanie trasy do obwodnicy Ostródy Wirwaj. Droga ma cała S5, którą opracowujemy, około 95 km. U Państwa w województwie konieczne było dowiązanie się do jednego punktu
węzeł Nowe Marzy. Następnie połączenie trasy z autostradą E1 w rejonie Grudziądza, minimalizacja ingerencji w obszary zabudowane oraz ograniczenie konieczności wyburzeń budynków oraz minimalizacja ingerencji w obszary przyrodnicze. Tym kierowaliśmy się przy trasowaniu drogi. Tutaj, jak Państwo widzicie, wskazany jest przebieg wariantów na mapie Polski i na województwach. W województwie warmińsko-mazurskim przebieg drogi S5 to jest około 50-55 km. W województwie kujawsko-pomorskim to jest około 40 km. Informacja, przez jakie powiaty i gminy przechodzi droga S5. Oczywiście wszystkie warianty. Tutaj spotykamy się z miastem Grudziądz, powiatem grudziąckim, gminą Stolno i gminą Płużnica. Informacja, jaki przekrój, jak będzie wyglądała w przekroju droga ekspresowa. Czyli tak, to co powiedziałem, prędkość do projektowania VDP 130 km na godzinę, prędkość dopuszczalna 120, dwa pasy po 3,5 metra w każdym kierunku plus pas awaryjny, elementy bezpieczeństwa ruchu, bariery, elementy odwodnienia, pasy utrzymaniowe, ogrodzona droga, cała droga jest ogrodzona oraz dodatkowe jezdnie. Dodatkowe jezdnie to są drogi publiczne, które umożliwiają dojazd i obsługę przyległego terenu. Ze względu na to, iż droga ekspresowa przecina działki, obszary, które tracą połączenia, drogi publiczne, które umożliwiają obsługę tych obszarów. Drogi te połączone są z drogami poprzecznymi, uciąglanymi w poprzek drogi ekspresowej, czyli przejazdy nad lub pod. Oraz dodatkowe jezdnie też są łączone z istniejącymi drogami publicznymi. To, co już wspomniałem, w ramach budowy drogi ekspresowej będzie realizowana dwujezdniowa droga główna, węzły drogowe, obiekty inżynierskie, miejsca obsługi podróżnych również oraz systemy odwodnienia pasa drogowego, urządzenia odwadniające, rowy. To na razie wykreślone na tych planach sytuacyjnych są rowy. Dodatkowo będą jeszcze kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepusty inne, przebudowy istniejących dróg oraz rozbudowy dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego. To, co wspomniałem, czyli przebudowy istniejących dróg w celu połączenia obszarów z prawej i lewej strony drogi ekspresowej. Dodatkowo będą rozwiązania wynikające z oceny oddziaływania na środowisko, w tym ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenia drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery, różne inne zabezpieczenia, oznakowania. Na tej tabeli Państwo możecie zauważyć, jak przebiegają warianty w poszczególnych gminach. Tu akurat mamy miasto Grudziądz, to ma tam połączenie tylko w wariancie zielonym. Przez gminę Grudziądz przebiegają trzy warianty. Przez gminę Płużnica wariant fioletowy i pomarańczowy i czerwony. Przez gminę Stolno wariant fioletowy, pomarańczowy i czerwony. Tu chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Wariant pomarańczowy na Państwa odcinku, na Państwa gminach przebiega tak samo jak wariant fioletowy, czyli W1. Jest to same. On łączy się z wariantem fioletowym na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Różowy jest. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa. Będę operował tym kolorem różowym w takim razie. Dobrze.
Co ja chciałem przedstawić Państwu na orientacji? To jest orientacja, czyli ten rysunek orientacyjny, który przedstawia przebiegi wariantów na tle całościowym powiatu i województwa. A więc to, co wspomniałem, tu jest węzeł Nowe Marzy i w tym miejscu, Mierzyn, w tym miejscu jest to punkt wspólny dla wszystkich wariantów, które wchodzą na teren województwa kujawsko-pomorskiego. W celu, jaki był cel rozdzielenia i w tym miejscu połączenia wszystkich wariantów? Ze względu na to, iż będzie opracowywane dwie dokumentacje do dwóch raportów, dwa raporty do dwóch decyzji środowiskowych. Konieczne było znalezienie punktu wspólnego na granicy dwóch województw. Następnie na tym odcinku tutaj przez Jabłonowo-Pomorskie to jest wspólny odcinek przebiegu czterech wariantów różowego, zielonego, pomarańczowego i czerwonego. Jest tu odcinek brązowy, który jest alternatywą na terenie Jabłonowa-Pomorskiego. Następnie warianty różowy, zielony i czerwony przebiegają przez korytarz zielony, który jest opracowany w studium korytarzowym przez zamawiającego. Kolejno tutaj jest odcinek wariantu W1A, który został wynikowo opracowany na podstawie zgłoszonych tutaj uwag z samorządów. I następnie to już u Państwa na terenie gmin jest wariant zielony w korytarzu zielonym zgodnie ze studium korytarzowym i warianty czerwony i różowy, które przebiegają zgodnie ze studium korytarzowym korytarzem fioletowym. Tutaj to, co Państwo widzą, to są szacunkowe wyburzenia dla każdego z wariantów. Dodatkowa informacja dla Państwa to jest taka, że my jesteśmy zobligowani do opracowania dwóch wersji węzłów drogowych. I dla każdego z wariantów zostały opracowane dwie wersje węzłów drogowych. Dlatego, jak Państwo będziecie wypełniać ankiety i odnosić się, jeżeli to będzie chodziło o rejon węzła, to bardzo byśmy prosili, żeby się odnosić i informacyjnie i wskazać, który węzeł jest w ankiecie, dobrze? Przejdę może teraz do szczegółowych planów sytuacyjnych i od razu na wstępie powiem, że ze względu na to, iż wariant zielony jest obarczony bardzo dużymi konfliktami środowiskowymi i nie jest akceptowalny społecznie, najmniej akceptowalny społecznie, nie będę go szczegółowo omawiał. Omówię wariant czerwony i fioletowy, z tym, że Państwo będziecie mogli pobrać sobie na stronie internetowej, bo to wszystko jest dostępne, przebiegi szczegółowe oraz rozwiązania tych węzłów, plany sytuacyjne na stronie internetowej, która jest, informacja jest na ulotkach, jak również na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji. A więc tak, zaczniemy od wariantu różowego. Oj. O, dobrze. O, to może tak będę przedstawiał. Zaczniemy może tutaj. To jest granica gminy Radzyń Chełmiński z gminą Płusznica. W tym miejscu Państwo widzicie, tu przebiega gazociąg o średnicy 1 metra. Ze względu na to, iż rozwiązanie koniecznym skrzyżowania z drogą ekspresową jest kąt zbliżony do kąta prostego, tutaj przechodzimy w tym miejscu wariantem fioletowym pod kątem prostym do gazociągu. Wchodzimy i przechodzimy w stronę zachodnią wariantem fioletowym. To, co chciałem Państwu przedstawić, to istotne dla Państwa, tutaj są takie, to będzie widać na zbliżeniu, zielone kreski z kółeczkami. To są ekrany akustyczne. Informacje na planach również są tu. Nie możemy niestety zbliżyć, bo wygasa.
Informacje tutaj dla Państwa istotne jeszcze są takie, że czerwone budynki to są budynki mieszkalne, żółte gospodarcze. Gospodarcze, czerwone mieszkalne, fioletowe bodajże to są budynki szkolnictwa, a różowe to są obiekty ochrony zdrowia. Od mieszkańców, co to są takie oznaczenia z kółeczkami tutaj, odnośniki? To nie są żadne elementy projektowane, to są etykiety informujące o parametrach technicznych obiektów lub też parametrach technicznych drogi, którą trasujemy. Następnie mamy tutaj granicę pomiędzy gminą Płużnica i to jest już gmina Grudziądz. Kierujemy się wariantem fioletowym pierwszym na północ. Tutaj mamy uciąglone drogi, które przebiegają pod drogą ekspresową. Wstępnie wskazane są istniejące. Mamy przebieg nad koleją i kierujemy się na północ i w lewo w stronę na zachód, czyli w lewo na zachód do połączenia z autostradą A1. Tutaj mamy połączenie dwóch węzłów. To jest kompilacja węzła Trąbka i Trąbka. W celu połączenia, będzie dalej widać na górze, w celu połączenia z drogą 55. Dodatkowo lokalizacja obwodu drogowego, czyli miejsca do utrzymania, czyli sprzętu lokalizacji, inwestor lokalizuje tutaj sprzęt do utrzymania drogi ekspresowej. Tu jesteśmy pod miejscowością Ruda i nad miejscowością Sarnową. Węzeł z autostradą wstępnie zlokalizowany jest w Klęczkowie. Teraz omówimy wariant czerwony. Wariant czerwony, każdy z wariantów przecina gazociąg. Gazociąg, który jest projektowany i z tego co wiemy już tutaj były też spotkania informacyjne, też jesteśmy zobligowani do jak najbardziej zbliżonego kąta prostego przy skrzyżowaniu. Dlatego odcinek drogi wariantu czerwonego przecina tutaj w tym miejscu, przecina gazociąg, następnie łukiem przechodzi przez gminę Grudziądz i skręca na jeszcze tutaj na gminę Radzeń Chełmiński, aż do, powiedzmy, w tym miejscu jest granica z gmina Płużnica, tak. Wariant czerwony przebiega bliżej miejscowości Wiewiórki Podlesie, czyli bardziej jest oddalone północ. Schodzi, tutaj też Państwo widzicie, są uciąglane drogi powiatowe i gminne. Schodzi na południe, przechodzi wzdłuż projektowanego gazociągu, schodzi na południe i biegnie w stronę zachodu. Wariant czerwony wchodzi pod Sarnowem i łączy się z autostradą A1. Przecina również kolej tutaj w tym miejscu. Aha. Chwileczkę prosiłbym o przerwę, dobrze? Czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Każda z tych ankiet, które Państwo macie, powinna trafić albo bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Bydgoszczy, albo za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz. My również będziemy zbierali te ankiety. Jeżeli Państwo sobie życzycie, proszę te ankiety zdeponować w Biurze Obsługi Klienta. Będziemy na Państwa czekali. Jesteśmy gotowi na to, żeby zdeponować je w Urzędzie Gminy Grudziądz. Każdą ankietę skserujemy, żeby był dowód tego,
że Państwo złożyliście tę ankietę. Na poprzednich spotkaniach Pan Dyrektor wspominał o tym, że te ankiety można będzie obserwować na stronie internetowej gminy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wiem, czy dobrze mówię, Panie Dyrektorze. Dany formularz będzie można sprawdzić, czy on został zaakceptowany przez Generalną Dyrekcję. Aha, więc tu Pan Dyrektor mi podpowiada, że w opracowaniu środowiskowym będą zawarte informacje o tym, czy dany formularz został wzięty pod uwagę. Niemniej jednak na poprzednich spotkaniach w Świeciu nad Osą i w Radzeniu Chełmińskim padła informacja bardzo ważna z naszej perspektywy, z perspektywy mieszkańców gminy Grudziądz. Każdy formularz jest istotny na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i odwołuję się do Państwa, żeby nie wyrzucać tych formularzy. Te formularze, drodzy Państwo, wypełnić. Jeżeli będzie kłopot, my postaramy się na stronach gminy Grudziądz upublicznić taki wzór, który to taką przysłowiową ściągawkę i będzie można zaznaczyć odpowiednie warianty oraz w uwagach opisać tą kompilację, o której wcześniej Państwu wspomniałem. Proszę też, żebyście Państwo zaznaczyli klauzulę RODO. Ta klauzula pozwala na to, żeby nasza ankieta wzięta była w ogóle pod uwagę. Jeżeli Państwo odwrócicie ankietę na drugą stronę, to tam należy złożyć swój podpis, datę i miejsce złożenia tej ankiety, czy wypisania tej ankiety. Bez tej klauzuli podpisanej, niestety, drodzy Państwo, ona nie będzie wzięta w ogóle pod uwagę. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na stronach internetowych gminy Grudziądz pojawi się wypełniony wzór, który będzie można skopiować i wypisać własnoręcznie. Również informujemy Państwa, że gmina na biurze obsługi klienta będzie przyjmowała te formularze. Jeżeli Państwo będziecie sobie życzyli, będzie można je skserować również w egzemplarzu dla Państwa, a później wyślemy je bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Bydgoszcz, w jednym pakunku, mając kopię tych formularzy u siebie w gminie Grudziądz. Czy Pan Dyrektor chciałby coś dopowiedzieć do tych ankiet, Panie Dyrektorze? Szanowni Państwo, jak Pan powiedział, powiedziałem wcześniej, bardzo proszę, żeby każdy najlepiej taką ankietę wypisał. Nie słychać? Ja już gościć nie mogę. Jeszcze raz powiem, że bardzo proszę wszystkich Państwa o to, żebyście wypisali te ankiety. Jeżeli nie zgadzacie się z którymś z wariantów, zapiszcie to jednoznacznie. Jeśli uważacie, że wchodzimy za blisko, według tego, co tutaj zobaczyliście, według tego, co zobaczycie na ekranie w własnym domu, bo na pewno dzisiaj, po dzisiejszym spotkaniu będziecie wyposażeni w większą wiedzę do tego, co zauważyliście i zweryfikowaliście przez internet. Proszę każdą sugestię do nas napisać. Projektant jest zobligowany do tego, żeby pokazać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla każdego z wariantów, ile osób, ile ankiet było przeciwnych, łącznie z tymi, nawet jeżeli będą, że tak powiem, jedna ankieta będzie wypisana wśród grona mieszkańców. Czy to poprzez sołectwo, tak jak mówiłem poprzednio, czy to poprzez grupę ludzi podpisanych, że tak się to wyrażę, hurtowo. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Co do pytania, może już odpowiem, co do pytania odnośnie szerokości. Tak jak Państwo już wspomniałem wcześniej, drodze ekspresowej S5, widzicie Państwo, ona będzie wyglądała, można powiedzieć, identycznie, tak jak droga ekspresowa S5 będzie identyczna. Szerokość jej będzie od 50 do 70 metrów. My na dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to będzie szerokość. Na dzisiaj dysponujemy, pokazujemy pasem szerokości 80 metrów. Jak ja skończę, to dam Pani głos i będziecie wszyscy Państwo mogli mówić. Po to, że dzisiaj, nawet jeżeli ten wariant, który z wariantów widzicie Państwo, on jeszcze raz powiem, nie jest ostateczny. Na tych dwóch poprzednich spotkaniach już wiemy o tym, że należy skorygować go. Po to jest brany szeroki pas,
Po to jest brany szeroki pas do decyzji środowiskowej, aby wszystkie elementy w nim były istotne i zawarte do decyzji środowiskowej. Jest to kluczowe, bo jeżeli my będziemy to realizować w formule zaprojektuj, wybuduj i opisujemy szczegółowo daną inwestycję łącznie z tym, co powiedzieli projektanci, a mianowicie węzły, projektant, wykonawca będzie mógł sobie jeszcze to zmienić w danym obszarze, zachowując wszystkie parametry. Podobnie drogę serwisową, podobnie pewne fragmenty odcinka samej drogi ekspresowej S5, jak również przepusty czy przejścia dla zwierząt, bo takowe też będą na tym etapie. Zaprojektowali tą drogę, że według programu Miara Pro ona ma około szerokość 35 metrów. Pan tutaj mówi o 50, to jest 15 metrów. Państwo sobie zdajcie sprawę, ile to będzie więcej domów do wyburzenia, bo to już nie będzie 60. Ile domów jest w odległości 25 metrów, 23? Te 15 metrów spowoduje, że te domy też będą do wyburzenia, co oznacza, że ten projekt jest zaniżona jest liczba domów do wyburzenia. Ta liczba będzie znacznie większa. Ile to są szerokości? Tak, już się ustosunkuję. Proszę Państwa, dajcie nam do końca poprowadzić prezentację. Po to właśnie projektant na samym początku Państwu tłumaczył wszystkie parametry, a właśnie wynikające z legendy, co to są białe drogi, czyli całe drogi obsługujące przyległy teren. W związku z tym Pan Dyrektor dobrze podał szerokość drogi ekspresowej. Nie wiemy na podstawie czego i co Pani mierzyła. Ilość budynków, które były podane w tabeli do wyburzenia, to są wszystkie budynki w pasie drogowym przyszłej drogi S5. Także proszę nie wprowadzać uczestników pozostałych w błąd. Przepraszam bardzo, ja w tym momencie prosiłbym, żeby jednak poczekać z pytaniami do końca naszej prezentacji. My panią naprawdę nie słyszymy. Na mapkach, które Państwo umieścili i przejrzeliśmy je nie tylko z punktu widzenia, że jesteśmy, powiedzmy, no ja jestem historykiem, więc do mapek nic nie mam, ale rozmawialiśmy z tymi, którzy studiowali zagospodarowanie przestrzenne. Na Waszych mapkach są bardzo duże nieścisłości. Tu już nie chodzi nawet o wielkość. Na pasie naszym, czyli Biały Wór, gdzie my mieszkamy, do powiedzmy trasy kolejowej, gdzie zginął pan Dzięcioł, jest do wyburzenia 24 domy mieszkalne. Tam nie macie zaznaczonych jeszcze na tych mapkach domów, które są w trakcie budowy, bo ich w ogóle nie ma uwzględnionych na planach. Nie ma również domów, które dostały w tym roku albo w zeszłym roku pozwolenie na budowę, które są też w pasie przestrzeni, więc ja przypuszczam, to jest odcinek około 2-2,5 kilometra, że tych domów na pewno będzie sporo więcej. My doskonale wiemy, jak wygląda, bo myśmy, to nas żywo interesuje i myśmy sprawdzili, co to są tereny tak zaznaczone, co to są te panele akustyczne. My to wszystko wiemy. Te budynki też nie mają odpowiedniej szerokości. Powiem, sąsiadki dom, który liczy ponad 10 metrów szerokości, według waszej mapy i skali ma rakmertem szerokości tylko 4 metry. Halo? Możemy powrócić do prezentacji. Złośliwe rzeczy martwych.
teraz już dużo lepiej będzie widać. O, także ustawimy jeszcze. Poprosimy o zgaszenie światła. Dajcie wam tam ten drugi mikrofon, dajcie. Tamten mikrofon, nie dajcie. Gdzie to wie, to jadę. Nie wiem, co takie rodzaje pompów. Raz. Dobrze, teraz to powróćmy do... To jest wariant czerwony. Jesteśmy na granicy gminy Płużnica i gminy Grudziądz. To, co mówiłem, możecie Państwo zaobserwować, są budynki czerwone i budynki żółte oraz linie z kółeczkami wzdłuż drogi. To są ekrany akustyczne. I chciałem powiedzieć Pani, która tutaj powiedziała, że wszystko wie, no dobrze, ale nie wszyscy wiedzą wszystko. I niektórzy chcą informacji i chcieliby szczegółowo, na przykład, żeby omówić takie rzeczy, które znajdują się na mapie. Tutaj jest wskazana droga gminna do uciąglenia przed koleją. I tutaj wchodzimy już w granicę gminy Stolno i miejscowość Sarnowo. Tutaj dla Państwa informacji, to jest pierwsze rozwiązanie, pierwszy wariant węzła w wariancie czerwonym. Ten wariant pokazuje nam połączenie z drogą 55 w tym miejscu, tutaj. Jest to węzeł, który wstępnie będzie lokalizowany w tym miejscu poboru opłat, w tym miejscu. Dobrze, tutaj jest prośba o powtórzenie różowego, oczywiście. Tutaj jest wskazane w tym wariancie wyburzenie. To wrócę do... jeszcze przedstawię Państwu drugi wariant węzła. Bo ten drugi wariant węzła jest zlokalizowany w innym miejscu na autostradzie i jest to tak węzeł, powiedzmy, dwuskładnikowy, bo wcześniej, przed koleją jest zlokalizowany węzeł wstępnie Trąbka, który łączy się z drogą wojewódzką 543, tak? W tym miejscu. Następnie droga ekspresowa kierowana jest bardziej na północ przez miejscowość Sarnowo. Tutaj oczywiście jest przejście nad koleją. Tu mamy zlokalizowane informacje o wyburzeniach. Te budynki, które są zakreskowane, to jest wskazane szacunkowe wyburzenia. Następnie tutaj w tym rejonie proponowana będzie lokalizacja punktu poboru opłat i jest zlokalizowany węzeł z autostradą A1. Wrócę do wariantu różowego. A więc to co wspomniałem wcześniej. Wariant różowy łączy się tutaj z gminą Płużnica. Przechodzi na teren gminy Płużnica. Następnie przechodzi też wzdłuż gazociągu tutaj projektowanego. Uciąglana jest droga gminna. Dobrze mówię? Tak, droga gminna. Następnie w odległości około 2 km
około 2,5 km. Zlokalizowane jest kolejne uciąglenie drogi gminnej. I to, co mówiłem, białe linie informują o dodatkowych jezdniach, o przebiegu. I ekrany akustyczne wskazane. To są wstępne analizy przeprowadzone na podstawie wstępnego przebiegu wysokościowego, czyli tak zwanej niwelety drogi ekspresowej. Dalej wchodzimy już na teren gminy Grudziądz. Również ekrany akustyczne. Tutaj wstępna szacunkowa, wstępnie szacunkowo wskazane budynki do rozbiórki. Uciąglane są dwie drogi, dwie drogi gminne, przed koleją i za koleją. To jest miejscowość Wałdowo-Szlacheckie, pod Wałdowem Szlacheckim. I mamy ten węzeł, który łączy drogę ekspresową z drogą numer 55. Tu jest węzeł, trąbka, łączy drogę krajową 55 na terenie gminy Grudziądz. Wstępna lokalizacja obwodu drogowego. Proszę pana, te plany są dostępne na stronie. Ja wstępnie wskazuję. Dobrze, a mogę skończyć? Opowiedzieć? Dobrze, dziękuję. I przedstawię również wariant drugi. Połączeniu? Dobrze, oczywiście. Połączenie jest wskazane tutaj. Przed jeszcze przejazdem drogi 55 pod drogą, pod autostradą. Tutaj proponowane będzie rondo w celu połączenia drogi ekspresowej i drogi krajowej 55. Omówię teraz wariant drugi. Wariant zielony, proszę państwa. Wariant zielony na teren gminy wchodzi na połączeniu trzech gmin, można powiedzieć. Gminy Gruta tutaj i gminy Radzeń Chełmiński. Wstępna lokalizacja połączenia drogowego drogi powiatowej. Następnie wariant kieruje się na północ i może tutaj omówię. W rejonie miejscowości Tużnice realizowane jest połączenie drogowe drogi gminnej. Przepraszam, powiatowa. Droga powiatowa. I wariant kieruje się pomiędzy miejscowością Tużnice oraz Piaski. Te oznaczenia różowe na mapach to są lokalizacje możliwych stanowisk archeologicznych. Kieruje się na zachód. Tak jak wspomniałem, są lokalizacje po wstępnych analizach akustycznych.
kierujemy się na zachód dalej, pomiędzy miejscowością Piaski i Hanowo. Wstępna lokalizacja uciąglenia drogi gminnej nad miejscowością Hanowo. Tutaj w rejonie już kilometrów 34, teoretycznie od kilometra 33600 wchodzimy w tereny leśne. To, co Państwo widzą, takie czerwone obramowania, to są użytki ekologiczne, na które nie możemy wejść. I teraz wchodzimy tutaj w rejon gminy Grudziądz i ścisłej zabudowy. I to, co Państwu mówiłem, wskazane są lokalizacje szacunkowej liczby zabudowy. Tutaj są hale obecnie teraz istniejące już i budowane. Przechodzimy nad koleją i drogą krajową 55, oczywiście. Tu mamy drogę gminną, która prawdopodobnie będzie uciąglona pod... powiatówka 1621C. Uciąglona pod drogą ekspresową. I następnie mamy węzeł drogowy. I też w tym rejonie są dwa rozwiązania węzła drogowego. Tutaj mamy rozwiązanie z rondem na południu do połączenia z drogą powiatową, jak również do połączenia z drogą 95 mamy połączenie i wstępną lokalizację obwodu drogowego. Na połączeniu z autostradą planowana jest przebudowa tego węzła. Teraz przedstawię Państwu drugie rozwiązanie węzła. Wariant węzła bez połączenia z drogą powiatową, bez przejazdu nad, tylko z połączeniem z drogą krajową 95. No i oczywiście wstępna lokalizacja obwodu drogowego i węzeł drogowy do przebudowy z autostradą A1. To było pokrótce przedstawienie wariantów na planach sytuacyjnych, które są tutaj rozwieszone i które są do pobrania na stronie internetowej. Ja tutaj jeszcze poproszę kolegę ze środowiska, bo kolejne slajdy będą przedstawiały informacje o uwarunkowaniach środowiskowych. Dziękuję za oddanie głosu. Proszę Państwa, przygotowałem dla Państwa taki rysunek pokazujący przebieg wariantów na tle całego województwa, na tej części województwa, na tle form ochrony przyrody. I ten krótki slajd chciałbym po prostu pokazać, że nie mam takiej możliwości poprowadzenia drogi ekspresowej o tych parametrach przez 40-kilometrowy odcinek w taki sposób, aby uniknąć kolizji z jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Mamy tutaj obszary chronionego krajobrazu u państwa, na terenie państwa gmin. Mamy Naturę 2000 w innych miejscach, użytki, to więc jest to technicznie niemożliwe. Proszę kolejny slajd. Tutaj mamy zbliżenie się na tereny państwa gmin i jak Państwo doskonale wiecie, mamy tutaj obszar chronionego krajobrazu strefy krawędziowej Doliny Wisły. Znaczna część, można powiedzieć, każdego wariantu jest w tym obszarze zlokalizowana. Dodatkowo wariant W2 przecina użytki ekologiczne, przechodzi obok nich. Jest to wariant technicznie możliwy, ale,
aby zrealizować ten wariant, nie możemy wejść nawet centymetr w taki użytek. To więc jest tam bardzo wąsko i aby tą, te fragmenty zrealizować, niewykluczone, że będzie potrzeba zrealizowania tej inwestycji na kilku kilometrach na murach oporowych bez takich normalnego, typowego przekroju. Ale to jeszcze na dalszym etapie prac projektowych wyjdzie. Proszę kolejny slajd. Tutaj mamy inwestycje na tle korytarzy ekologicznych. To więc podobnie jak obszar chronionego krajobrazu, większość wariantów te korytarze przecina. Mamy też informacje zebrane z gmin, z ośrodka, z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który wskazał nam lokalizację i zarówno zabytków, jak i stanowisk archeologicznych. I można powiedzieć, że warianty nie kolidują z nimi, z wyjątkiem wariantu W2, który ma 6 stanowisk. W związku z powyższym będą konieczne badania archeologiczne, wykopaliskowe. Nie mamy kolizji z ujęciami wód na terenie państwa gmin. Niemniej jednak wariant trzeci koliduje z jednym zabytkiem w gminnej ewidencji zabytków. Jest to młyn. Może ten wcześniejszy slajd, w którym jest młyn, to możemy to sprawdzić szczegółowo później na dokładniejszych mapach. Teraz na tej skali taki nie jestem w stanie dokładnie tego pokazać. Proszę. Tutaj na potrzeby zapewnienia migracji zwierząt i drożności korytarzy ekologicznych zaproponowaliśmy przejścia dla zwierząt. Jest to przejścia będą dla różnych grup, zaczynając od dużych, przez średnie, małe i kończąc na płazach oraz ekrany akustyczne. Tutaj chciałbym jeszcze dodać takich kilka słów, których do tej pory na wcześniejszych 6 prezentacjach my jako zespół środowiskowy nie wypowiadaliśmy się w zakresie wariantów, ale u państwa, na terenie państwa gminy ta różnica w wariantach środowiskowych jest ewidentna i coś, co państwo tutaj od lat mieszkacie, wiecie, my jesteśmy od niedawna, można stwierdzić, że tutaj wariant pierwszy i drugi środowiskowy, one są najgorsze. To więc my, tak jak wspomniał pan dyrektor, ja też chciałem nawiązać do jego słów i troszeczkę je zrewidować. Pan dyrektor wspomniał, że prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza roczna, ja to potwierdzam. Tylko jedna rzecz, różnica taka, że nie wykonuje ją 20-osobowy zespół projektantów, projektanci tą drogę projektują, ale tą wykonuje 20-osobowy zespół specjalistów przyrodników. Jest z nami też jeden tutaj przedstawiciel tego zespołu. Jeśli państwo będą chcieli poznać metodyki naszej pracy, jak to wykonujemy, ja tylko dodam, że jest ona wykonywana w buforach między 300 a 500 metrów każdego wariantu i jest to bardzo ważne, żebyśmy ten obraz tutaj przyrodniczy mieli poznany, rozpoznany. Też chciałbym dodać to, że kwestie środowiskowe, będzie wykonywany raport o działaniu środowisko i bardzo ważne jest, to jest konieczne, żeby były wykonane ocena dla 3 wariantów, które będą analizowane. Jest to wariant inwestycyjny, wariant najlepszy środowiskowo i alternatywny wariant. I to nie jest powiedziane, że to musi być ten sam wariant, one mogą być różne, ale najważniejsza rzecz, która, jak pan zwrócił, musi być najgorszy. I jeśli my będziemy tą informację mieli z terenu, żebyśmy tutaj i już teraz nam wychodzi, które warianty są najgorsze środowiskowo, to państwo możecie nam pomóc, bo też jesteście częścią środowiska, żebyście w tych ankietach wskazali, który według państwa wariant też wychodzi najgorzej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem na koniec dodać odnośnie ankiet. Tak jak wspomniałem wcześniej, do pobrania jest ankieta na stronie internetowej. Ta strona jest tutaj wyświetlona poniżej, również jest na ulotkach.
Bardzo bym prosił, żeby Państwo wypełniali wnioski na tych ankietach ze względu na to, iż tam jest klauzula RODO i my jesteśmy zobligowani do zachowania tutaj przepisów związanych z ochroną danych osobowych i dlatego w przypadku, jak nie będzie takiej klauzuli, nie powinniśmy brać pod uwagę takich wniosków. I zatem formularze można składać do 18 lutego 2023. Wszystkie formularze będą załącznikami do opracowanego STEŚ-a i wcześniej będzie jeszcze dostępna możliwość przejrzenia sobie raportu z samych tych informacji z ankiet. A ankiety będzie tam informacja, czy Państwa uwaga została uwzględniona lub nie. Z tym, że nie będzie tam ani Państwa imienia i nazwiska. Będzie treść ankiety. Oczywiście, jeżeli by tam było jakieś wymienione imię, nazwisko, też nie będzie to wykreślone. Do ustalenia jeszcze z zamawiającym, czy będzie informacja dotycząca numeru działki. Bo w tych ankietach jest informacja, jeżeli Państwo będziecie je składać i Wasza działka znajduje się blisko lub przebiega po niej inwestycja, żebyście Państwo wpisali numer działki. Dodatkowo pomocne nam będzie, jeśli Państwo załączycie formę graficzną. Ta forma może być zdjęcia lub skanu i zaznaczenia działki i powiedzmy informacji, czy w którąś stronę przesunąć albo udostępnić, czyli wykonać dojazd do tej działki. I to będzie nam bardzo pomocne w analizie i następnie to będzie przedstawione w formie raportu na stronie internetowej. I dodatkowo jeszcze informacja, te plany, które są na stronie internetowej właśnie mają informacje, numery działek oraz granice działek są na tych planach. Te plany zostały opracowane na ortofotomapie, czyli zdjęcia z nalotu z sierpnia zeszłego roku, także są w miarę aktualne, z tym, że oczywiście jeżeli Państwo macie... Jeżeli Państwo zaczęliście budowę po tej dacie i macie jakąś informację wiążącą, czyli warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę, to też jest to istotne dla nas. Jeżeli Państwo to załączycie do tej ankiety, to my będziemy wiedzieć. Oczywiście inwentaryzacja jeszcze trwa i będzie aktualizowana zabudowa, ale jeżeli już na tym etapie będziemy wiedzieć, to bo inwentaryzacja zabudowy jeszcze będzie przed złożeniem dokumentacji, a teraz jeżeli Państwo nas poinformujecie o tym, to będziemy w stanie jeszcze możliwe, są jeszcze w stanie teraz korekty. Także o to chodzi. Ja chciałem chyba z tej strony mojej tyle. Dziękuję za uwagę i przepraszam za małe niedogodności. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy ja mogę poprosić o włączenie światła? Już za chwileczkę będę do Państwa podchodziła, tak żeby każdy był widoczny. Proszę tylko o włączenie światła i już będę z mikrofonem. Tutaj Pan się pierwszy zgłosił. Proszę bardzo. Proszę Pana, ja bym mimo wszystko chciał się dowiedzieć, gdzie ten błąd się znajduje. Bo dotychczas to, co Państwo opowiadaliście, to na zasadzie przechodzi droga gminna. Dlaczego nie informujecie Pilewice, Wałdowo czy jakaś inna? To jest na zasadzie, tam stoi drzewo zielone, tam stoi drzewo okrągłe albo droga asfaltowa. Informujcie mieszkańców. Nie każdy mieszkaniec potrafi czytać z mapy. Ja powiedzmy się orientuję, ale wielu mieszkańców jest, którzy się nie potrafi. Dlaczego nie dajecie podstawowych informacji? Na drogą taką, w miejscu takim, takim i takim. Dziękuję. Ja do pana projektanta. W zestawieniu jest w wariancie zielonym 34 domy. Tak się złożyło, że droga przebiega przez moją działkę, dużą działkę. Przechodzi, czyli do rozbiórki jest budynek gospodarczy i mój dom znajduje się, oceniam, poniżej 20 metrów od krawędzi drogi. A więc robienie zestawienia i że mój dom nie jest wyburzany, ja odbieram
jako nie do końca prawdę. To jest to, co już pani mówiła, że takich sytuacji może być więcej, że ktoś praktycznie mieszka na drodze. Druga sprawa. Mam pytanie, czy były badania gruntu? Jakość gruntu. Jeżeli chodzi o grunt, gdzie mnie to dotyczy, to żeby postawić płot siatkowy, biłem słupki ponad 2 metry w ziemi. Jak wjechałem traktorem na ten teren, gdzie zaplanowaliście drogę, to przyczepa została na skrzyni, reszta była w ziemi. Dalej, jeżeli obok my słyszymy z innych źródeł, że no, jest park krajobrazowy i ma być rewitalizacja jeziora, to tak naprawdę ta droga nie tylko wchodzi w gęstą zabudowę bez, uważam, bez badań gruntu, co i odległościami domów w granicach 20 metrów, to o ile wzrosną rzeczywiste koszty, koszty wykonania drogi, które wejdą później. Powiem więcej, na moim terenie znajdują się źródła, gdzie w tej chwili pomimo wysokich temperatur i klęski suszy, te miejsca w ogóle nie wysychają. I są cieki podziemne. Uważam, że nie do końca zdajecie sobie sprawę, gdzie jest przebieg tej drogi. I myślę, wręcz zapraszam, jeżeli chcecie sobie to obejrzeć. Ja już nie mówię o sytuacjach takich. No, słyszałem tu środowiskowo, że są badane przez panów zwierzęta, ptaszki i tym podobne rzeczy. Również zapraszam do mnie, bo tak naprawdę mieszkam w bardzo ładnym miejscu, gdzie jest i zimorodek, i bóbr, i dzięcioł zielony, i tym podobne rzeczy. I nie wierzę, że ktokolwiek w ogóle widział te stworzenia. Dziękuję bardzo. Słychać mnie. Tu częściowo ma pan rację odnośnie wyburzeń, bo tak jak wspomniałem, to jest szacunkowa liczba i nie znamy jeszcze zakresu pasa drogowego do końca. Także nie możemy wskazać budynków wszystkich lub też mniejszej ilości lub większej. Na razie wstępnie pokazuję państwu informacyjnie, jak to przebiega. Jesteśmy tutaj na takim etapie, żeby państwo poinformować o tej drodze i że będzie tutaj przebiegać. I prace projektowe jeszcze trwają. Także tyle na temat wyburzeń, bo więcej szczegółów nie mogę podać. Czy dobrze, tu jeszcze oddam dyrektorowi głos. Jeżeli chodzi o badania geologiczne, w chwili obecnej są prowadzone prace geofizyczne na całym odcinku drogi, a także cały grunt jest badany metodą elektroporową. Po otrzymaniu zatwierdzenia projektu robót geologicznych, na które czekamy, będą wykonywane prace nad dokumentacją hydrogeologiczną. Dzień dobry. Ja mam jedno krótkie pytanie. Nie padnie dzisiaj deklaracja, tak jak pan dyrektor powiedział, o konkretnym wyborze wariantu. Natomiast myślę, że państwo w harmonogramie macie ujęte, kiedy ten wariant do kiedy powinien ten wariant zostać wybrany. Ponieważ komfort naszego życia w takiej sytuacji naprawdę się obniża. Jesteśmy zestresowani, zdenerwowani. Nie wiemy, czy czynić jakieś inwestycje na naszych domach, na naszych posesjach. Więc chociażby ta data, do kiedy zostanie wybrany ten wariant preferowany przez państwa, czy już wybrany na 100%. Ja już częściowo właśnie na początku powiedziałem, ale jeżeli nie, to jeszcze raz powtórzę, że teraz po tych ankietach potrzebujemy zebrać ze wszystkich gmin te ankiety od wszystkich mieszkańców. Przeanalizujemy sobie to. Potem projektanci muszą wprowadzić, jeżeli uda się większość z tych korekt wprowadzić na tyle, żeby była mniej kolizyjna i jeszcze mniej wyburzeń, bo
wychodzi na to, że jest to możliwe. Potem mamy tak zwany zespół oceny projektów inwestycyjnych w trzecim kwartale przyszłego roku. Czwartego roku. Na początku będziemy znali wariant, który będzie rekomendowany. Tak. Za rok. Za rok o tym czasie. Marcin Skończka, Wydźmin Puszyca. Szanowni Państwo, tutaj już rozmawiamy ponad 90 minut i zastanawiam się w sumie po co się spotkaliśmy tak naprawdę. Bo to spotkanie miało być konsultacyjne, ale myślę, że w grupie 500 osób czy kilkuset nie da się uzyskać informacji zwrotnych i ta dyskusja jest dosyć chaotyczna. Moja propozycja jest taka, żeby zrobić dodatkowe spotkania, prawdziwe konsultacyjne w każdej miejscowości, do każdego wariantu oddzielnie, na terenie gminy Płużnica, jest to miejscowość Błędowo, Bewiórki. Przyjedźcie Państwo, nie mówię, że wszyscy eksperci, ale żeby chociaż z dwóch, trzech ekspertów przyjechało, rozłożymy mapy na świetlicy wiejskiej, każdy mieszkaniec, zaprosimy każdego mieszkańca, który ma działki przy tej planowanej inwestycji i krok po kroku prześledzimy każdy metr. Bo ja rozumiem, że tutaj jakiś wariant będzie wybrany. Z przerażeniem patrzyłem na te wyburzenia, które tutaj w tej terenie zabudowanym występują. Natomiast tak czy inaczej, tam gdzie ta droga pójdzie, to trzeba zadbać o to, żeby były jak najmniej, żeby było jak najmniej problemów dla tych ludzi, którzy tam zostają. A widzimy, że te warianty nie są optymalne. W sensie, znaczy te przebiegi, że brakuje na przykład w gminie Płużnica przejazdu przez drogę gminną, że brakuje dojazdów do pól. Trzeba usiąść z rolnikami, popatrzeć, gdzie kto ma pole, jak daleko będzie jeździł. To są bardzo ważne rzeczy i tego się nie da zrobić na tej sali w takim dużym gronie, tego się nie da zrobić za biurkiem. Musicie Państwo do nas przyjechać i musimy porozmawiać na miejscu. Jeszcze jedna kwestia już na naszym etapie. Z doświadczeń wiemy przy budowie autostrady i przy budowie dróg wojewódzkich, że też są problemy z melioracją. I pytanie, kiedy nad tymi sprawami usiądziemy. Czyli podsumowując, chciałbym prosić o informację, czy są możliwe spotkania w mniejszym gronie w poszczególnych miejscowościach, co z melioracją i kiedy będzie podjęta też decyzja o wariancie, bo to też jest dla nas bardzo ważne. A jeszcze jedna rzecz. Bo Państwo w tej ankiecie pytacie, jestem za wariantem, nie jestem za wariantem. I chciałem zapytać, po co jest to pytanie? Czy to będzie decydowała liczba oddanych głosów? Czy to jest tylko tak po prostu, żeby jakby dać nam poczucie, że mamy jakąś sprawczość? Czy liczba ilościowa będzie tej, czy będą brane ilości osób głosujące za danym wariantem brane pod uwagę przy podjęciu decyzji? Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, to tak odnosząc się od razu ad vocem do Pana. Ja wczoraj już powiedziałem, że my nie będziemy jeździć do każdej gminy i w każdej gminie się spotykać, tylko Państwo jako samorządowcy jesteście z pełnym szacunkiem dla Pana i dla wszystkich zobligowani do tego, żeby spotkać się z sołectwami, spotkać się z mieszkańcami i taki wariant zaprezentować. To jest dzisiaj, to po to to spotkanie i po to jest to wywieszane w internecie, żeby do tego można było się odnieść. I tak jak do tej pory trzech samorządowców z trzech gmin potrafiło się razem spotkać i potrafiło wypracować warianty, to myślę, że Pan również jest w stanie to też wypracować ze swoimi mieszkańcami, ze swoimi sołectwami. To po pierwsze. Po drugie, nie jest to żadna trudność, aby też do nas przyjechać i z nami porozmawiać przy pomocy projektanta. Mamy radę techniczne z projektantami i możemy na radach technicznych dyskutować. Bo jak dojdziemy do stopnia szczegółu, to nie jest droga, która ma 5 metrów, tylko to jest droga, która jest w kategorii S i jest na tyle, że tak się wyrażę, pokrzywiona. Parametr ich ma łuków poziomych, ma na poziomie 500 metrów, w związku z czym niestety musimy mieć tego pełną świadomość. Co do melioracji, ja już w dniu wczorajszym powiedziałem, że wszystkie melioracje, jeżeli są znane szczegółowo warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, jeżeli już to wiemy, a to co wiemy, to Państwo zobaczyliście na mapie, jeżeli jest coś, czego nie widzieliście dzisiaj,
nie dostrzegliście w internecie na tych mapach szczegółowo, to prosimy, żeby to po pierwsze zamieścić, po drugie to przekazać projektantom na tyle, żebyśmy my zaktualizowali naszą mapę. Mapa będzie jeszcze raz aktualizowana na pewno przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową i wszystkie te elementy, które będą w bliskim sąsiedztwie, zostaną naniesione, bo wszystko jest dynamiczne i wiemy, że przez rok czasu albo Państwo uzyskujecie warunki zabudowy, albo w międzyczasie uzyskaliście pozwolenie na budowę, a co więcej, jeszcze powstały jakieś fundamenty, albo jeszcze wyżej w międzyczasie powstała jakaś budowa i to jest kluczowe. Co do tej melioracji, znamy 548, wiemy jak to wyglądało, mamy tego pełną świadomość i przy tego typu inwestycjach, jeżeli są mapy, jeżeli Państwo historię macie swoją i wiecie, jak przebiega ta melioracja, bo ona jest szczegółowa i niekoniecznie została tak naprawdę naniesiona na mapach, to bardzo bym prosił, żeby się z projektantem z tym podzielić. Wszystko zostanie naniesione i zostanie zweryfikowane i poprawione. I jeszcze myślę, że jest jedna rzecz, o której należałoby powiedzieć już teraz, bo pewnie może być takie pytanie. Zanim wykonawca wejdzie na plac budowy, w większości, w 95% najpierw robi sobie drogę serwisową, zbiorczą, tak zwaną technologiczną, po to, żeby mógł się przemieszczać wzdłuż projektowanej czy budowanej drogi S5, żebyście się Państwo również mogli przemieszczać, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, że to czy to rolnicy, czy to lokalna społeczność poprzez budowę drogi ekspresowej nie była możliwość przejazdu czy wjazdu z posesji czy na jakiś grunt. To jest obligatoryjne i projektant o tym wie, że bezwzględnie ma zapewnić pełną komunikację w ciągu 24 godzin przez 365 dni. O ile my mówimy o tym, że drogi będą poprzecinane, będą pobudowane nowe fragmenty dróg powiatowych, gminnych, będzie dostosowana ta infrastruktura, to niezależnie od wszystkiego, my i tak musimy patrzeć na to, co się będzie działo, bo o ile Państwo musicie dojechać, mówię tutaj o polach, to i tak my musimy uwzględnić to, co się dzieje na co dzień, czyli mówiąc wprost, jeżeli ma dojechać karetka, straż pożarna, musi być zapewniony wszelaki dostęp. Ankiety, to tak jak powiedział projektant, należy je wypełnić, jeszcze raz podkreślamy, i wskazać wariant. Każdy indywidualnie, ewentualnie zbiorowo. Oczywiście, no ma to duży wpływ. Bo jeżeli się większość z mieszkańców opowie, a już się opowiedziała za wariantem zielonym, że jest przeciwna, no to oczywiście będzie to brane pod uwagę. W dużej mierze. Tak jak powiedziałem na samym początku. Podkreślam to jeszcze raz. Raz, dwa. Tomasz Makowski, sołtys sołectwa Ruda. Przez teren sołectwa Ruda przebiega wariant różowy, który, tak jak na początku powiedział wójt gminy Górzec Andrzej Rodziewicz, jest również przez mieszkańców i władze gminy nieakceptowalny. Nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania niż od kilometraża 40 do 33 wariant czerwony. Ponadto wariant różowy zawiera sporo niedociągnięć. Brak tam uciągleń przynajmniej trzech dróg gminnych, dość istotnych z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. Dodatkowo, panie dyrektorze, dlaczego mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mają gorsze warunki uczestnictwa w tych spotkaniach niż mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego? W Warmińsko-Mazurskim na 6 samorządów były 4 spotkania. W Kujawsko-Pomorskim samorządów jest 8, spotkania tylko 3. Dziś 4 samorządy, w tym miasto Grudziądz 100-tysięczne. Ponadto mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego swoje konsultacje, spotkania konsultacyjne rozpoczęli w zeszłym tygodniu i w zeszłym tygodniu je zakończyli. A czas na wypełnienie ankiet mają do końca lutego, do 28. My te konsultacje, spotkania rozpoczynamy tydzień później,
a termin złożenia ankiet mamy do 18 lutego. Dlaczego, panie dyrektorze, mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego są dyskryminowani i nierówno traktowani? Nie wiem, skąd pan ma te wnioski, dlaczego pan takie wnioski wysuwa. Proszę pana, na stronie internetowej są te daty. Można tam w tej chwili to wyświetlić i zobaczyć, do kiedy mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego, mam tu również w swoich dokumentach wydruki z tych stron, termin składania ankiet dla Kujawsko-Morskich 18, a dla mieszkańców Warmińsko-Mazurskiego jest to termin 28 lutego. Czy pan dyrektor to widzi? Dobrze, ja tutaj nie chcę z panem polemizować w tym zakresie, bo nie czas, nie miejsce i w ogóle szkoda uważam, czasu. Więc że ja uważam, 10 dni jest to spory okres czasu. Ja nie chcę wchodzić w temat dyskryminacji, bo absolutnie to nie jest żadną nikogo intencją, więc... A dobrze. Panie dyrektorze, więc dlaczego chcę... mamy mniej czasu dobrze, niż mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego? S5 jest i u nas, i tam. Tam mieszkańcy mają lepszą i dłuższą możliwość wypowiedzenia się w tych ankietach. Dobrze, do końca lutego przedłużamy te ankiety. I nie chcę, żeby była tutaj używana słowo dyskryminacja, bo nikt nikogo nie dyskryminuje w żaden sposób. A co do spotkań, dlaczego są takie spotkania, a nie inne? My zaprezentowaliśmy wcześniej w rozmowach z samorządami, czy odpowiada taka formuła. I taka formuła została zaakceptowana. Gdyby była formuła inna, przecież dla nas nie stanowi to żadnego problemu, żeby w kolejnym dniu pojawić się w jakiejś innej gminie. Jeżeli my jesteśmy, przepraszam, na Obwarzankach gminy Gruta, to robiąc to w Jabłonowie Pomorskim, nie było problemu, żeby zrobić w gminie Gruta. Jeżeli mieszkańcy byli zainteresowani, mieli możliwość dotarcia, więc naprawdę tutaj to nie są żadne argumenty. I tak samo, jeżeli chodzi o Stolno, podobna sytuacja. Dziękuję za przedłużenie terminu ankiet do 28 lutego, tak jak mają to mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego. Panie dyrektorze, kolejne pytanie. Chciałbym poznać, jakie generalna dyrekcja ma scenariusze na wypadek zdarzeń drogowych na autostradzie A1 na wspólnym odcinku A1 i S5. Gdy dojdzie do zdarzenia drogowego, gdzie będzie zablokowana nitka lub w stronę Gdańska lub w stronę Łodzi. Jakie są scenariusze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na tego typu zdarzenia? Którędy, jakimi drogami planowane są objazdy dla pojazdów, które będą musiały, nie będą mogły korzystać z Eski i z A1. Nie wiem, czemu ma służyć to pytanie, bo nie bardzo rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, o które pan pyta, to z reguły jest tak, że mamy dodatkową istniejącą sieć dróg, która w wypadku, inaczej, na wypadek W, no bo to mówimy o wypadku, na wypadek sytuacji jakiejś kryzysowej, policja od tego jest, aby organizowała objazdy, to jest po pierwsze. Po drugie, autostradę i drogi ekspresowe mamy tak przystosowane, aby w bardzo szybki, precyzyjny sposób można było ruch przekierować na dodatkową jezdnię w miejscach tak zwanych mijanek. I to nie jest żaden problem. Natomiast jest stworzony tak zwany plan ratowniczo-gaśniczy i wszystkie bramy awaryjne i drogi serwisowe, które są i uciąglone są wzdłuż dróg A i S, powodują i dają możliwość przeniesienia ruchu tak zwanego osobowego. Wszystkie tiry zwyczajnie stoją, czekają, aż się uporządkuje, bo to są drogi niedostosowane do takiej masowych przejazdów, natomiast wszystkie osobówki przejeżdżają i to jest do tego dostosowane. Takie coś ćwiczymy, takie coś praktykujemy i na autostradzie, i na drodze ekspresowej S5, na tym 128 kilometrach w naszym województwie. A w ubiegłym roku robiliśmy 3 takie ćwiczenia, aby wszyscy strażacy z danego regionu mogli przećwiczyć sytuacje nadzwyczaj kryzysowe. Czyli pan dyrektor wyobraża sobie taką sytuację, że cały ruch będzie prowadzony mostem Bronisława Molitowskiego przez Grudziądz, tak?
przypadku zablokowania w kierunku autostrady i Eski. Ale to wie pan, już pan bierze z jakąś skrajny mega przypadek tak naprawdę. Proszę pana, panie dyrektorze, mam tutaj statystyki z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Grudziądzu. W 2021 na tym odcinku autostrady, po którym ma być poprowadzona Eska, było 5 zdarzeń. 2028, 2019 9, 2018 8, 17 10 i tak dalej mogę wymieniać. Kiedy na ten odcinek zostanie skierowany potok samochodów ciężarowych, osobowych, przemieszczających się z zachodu na wschód drogą S5, tam naprawdę tych zdarzeń będzie dużo, dużo, dużo więcej. Czy nikt tego nie bierze pod uwagę? A jak tej drogi nie wybudujemy, to będzie lepiej czy gorzej? Ja jestem za wybudowaniem drogi S5, ale panie dyrektorze, no nie kosztem życia i zdrowia ludzi, którzy będą się tymi drogami poruszać, tak? I na społeczności tutaj lokalnej, która będzie narażona na złożony ruch w przypadku wypadków na tym wspólnym odcinku Eski i A1. No widzi pan i widzicie państwo, że w moment, kiedy mówimy o tej budowie drogi ekspresowej, to jest moment, w którym ta droga musi powstać, bo w momencie, kiedy teraz by się coś wydarzyło, no to dlaczego nie rozpatrujemy wariantu tego, który w tej chwili jest? Bo co się by wydarzyło, kiedy teraz jest? A moment, kiedy my wybudujemy, to dodatkowo mamy kolejną drogę, kolejną infrastrukturę na wypadek sytuacji kryzysowej. Nie przekonuje mnie pana argumentacja. Niestety, nie trafia to do mnie. I myślę, że do mieszkańców tutaj zgromadzonych również, tak? Ja tu jestem, dobrze. Ja otrzymałem mikrofon tutaj, bo zgłosiłem się do głosu. Powiem tak, jestem osobą raczej praktyczną. I między wierszami słyszy się, że wariant zielony jest do kasacji. Że ani ekonomiczny, ani środowiskowy, ani techniczny. Czy nie lepiej od razu powiedzieć do ministra, wyrzucamy ten wariant, oszczędzimy pieniądze na badania, ludzie będą mieli dłuższe życie, bo na razie ZUS się nimi cieszy, rzućmy ten wariant zielony i będzie spokój po prostu, chociażby w tej kwestii. To jest bardzo praktyczne. I jeszcze poruszę jedną sprawę, to nie dotyczy co prawda dyrekcji ani traktu, ale to jest sprawa ważna, bo jakiś wariant zostanie na miejscu. Czy różowy, czy pomarańczowy, czy jakiś tam jeszcze inny. I ludzie się zetkną jednak z systemem wywłaszczeń. I teraz ja poruszam ten problem. Czy wartość rynkowa jest niekorzystna, czy odtworzeniowa? Czy również należy ocenić i dbać o odszkodowanie z uwagi na obniżenie wartości gruntów czy budynków okolicy. To jest pytanie do posłów, senatorów, do partii politycznych, ale zróbmy również w tym kierunku i walczmy o to, żeby to prawo zostało w tym kierunku zmienione. Halo, halo. To właśnie zanim pan wójt chciał coś powiedzieć, chciałam właśnie zadać pytanie, bo z tego co słyszałam, to trzy najważniejsze rzeczy, którymi państwo się kierują w wyborze wariantu, to ilość domów, uwarunkowania środowiskowe i inwestycje. Z tego co wiemy właśnie, jeżeli chodzi o uwarunkowania środowiskowe, to wariant zielony jest na szarym końcu. Jeżeli chodzi o ilość domów wyburzonych, stoimy na pierwszym miejscu, czyli dalej jesteśmy na szarym końcu. I moje pytanie, czy w tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wie na tą chwilę, jaka inwestycja, znaczy inwestycyjnie, jak wariant zielony wygląda? Czy też na szarym końcu, czy właśnie stoi naprzeciw? Bo jeżeli na szarym końcu, to faktycznie dla państwa no, nieopłacalny jest ten zielony wariant. Moje pytanie właśnie, czy my wiemy, czy chodzi o pieniążki, czy wam się to opłaca? Ja wiem, do czego pani zmierza. Rozumiem intencje. Natomiast to, co powiedział pan burmistrz, oczywiście najłatwiej byłoby ten zielony wariant wykreślić i byłby święty spokój. Natomiast zrobić tego nie możemy z prostej przyczyny. My środowiskowo musimy pokazać trzy warianty. Z tych trzech wariantów, jeden z wariantów jest najmniej korzystny, tak powiem. Po raz chyba trzeci już dzisiaj. Zielony jest wariantem najmniej korzystnym. I to jest wariant, który no, fizycznie już nawet środowiskowo
i społecznie jest cały czas niekorzystny, ale my musimy to pokazać, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie od nas tego wymagała. Dlaczego nie pokazywaliśmy któryś z wariantów? Dlaczego nie było sytuacji takiej, że nie pytaliście społeczeństwa? Co społeczeństwo na to? Bo może się okazać sytuacja taka, że ktoś, pomijam, to będą jednostki, jakieś pojedyncze osoby, zupełnie pojedyncze osoby, będą za wariantem zielonym. Natomiast ogół zdecydował tak, a nie inaczej. Plus dodatkowo koszty, które będą w tym obszarze. Jeżeli my na dzisiaj nie mamy tak zwanej inwentaryzacji przyrodniczej pełnej, bo jeszcze jej nie mamy, brakuje nam jeszcze kilku ładnych miesięcy do maja, zweryfikujemy to. Poza tym wejdą jeszcze geolodzy, żeby zobaczyć to, co pan powiedział w zakresie geologii, to dopiero nam pokaże obraz i koszty. Na razie my nie mówimy o kosztach. My mamy kwotę globalną zaprogramowaną na całą inwestycję w budżecie, natomiast dzisiaj nikt z projektantów, chyba że się mylę, nie jest w stanie powiedzieć, który z wariantów ile będzie kosztował, bo to jest nie ten etap i jest jeszcze za wcześnie. Wszystko zależy od tego, ile będzie tych przejść dla zwierząt, jakie będą węzły, gdzie będzie zlokalizowany obwód drogowy. To są koszty, które są naprawdę niemałe, niewspółmierne do tego, co dopiero poznamy za kilka miesięcy. Kolejne pytanie naszej społeczności. Ja tutaj odnoszę się do mieszkańców Białego Boru. Mamy pytanie, ponieważ większość nieruchomości, tych, które są skazane do wyburzeń, droga przebiega przez na przykład domy, a działki zostają. Pytanie, czy wywłaszczenia są w całości, czy częściowe? Ponieważ my oczywiście nie zakładamy i nie bierzemy w ogóle pod uwagę, absolutnie, chcemy tutaj też jasno to podkreślić, natomiast nasze pytanie, czy prawdą jest to, że wywłaszczenia są częściowe, bo to doprowadziłoby do kolejnych tragedii ludzkich. To jest pierwsze pytanie. Kolejne, czy tutaj, no mam nadzieję, że to już nieraz było poruszone. Dobrze. To, czyli nic nie było słychać. Okej, okay. Chodzi o to, że drugie jak gdyby pytanie, chodzi o to, że naszych mieszkańców wiele posiada kredyty na nieruchomości. Chcemy wiedzieć, czy państwo weźmiecie odpowiedzialność za te kredyty, ponieważ banki powypowiadają ludziom umowy, zostaną z długiem, zostaną bez jak gdyby dachu nad głową. Kto za to weźmie odpowiedzialność? To też nas tak interesuje, bo to doprowadzi do tragedii ludzkich. No tak jak państwo wiecie, to my oczywiście będziemy wykupować tego, może nie my, my przygotowujemy wszystkie dokumenty, a wojewoda tak naprawdę poprzez swoich i pracowników i poprzez rzeczoznawców, którzy są wybrani w drodze postępowania przetargowego, a i będzie ich naprawdę bardzo dużo tutaj, bo tych działek będzie dużo. Niezależnie od tego, czy my dzisiaj mówimy o wywłaszczeniu w zakresie nieruchomości, czy w zakresie wywłaszczenia, jeżeli chodzi o budynek, czy gospodarstwo, będą takie wywłaszczenia, na pewno. Natomiast proces przebiega w ten sposób, że stawia się dany rzeczoznawca na gruncie. Oczywiście wcześniej państwo jesteście poinformowani. To państwo musicie wziąć oczywiście w tym udział i spisane są wszystkie składniki majątkowe danego gruntu, łącznie z tym, co na tym gruncie jest. I państwo podpisujecie protokół. Na podstawie oszacowanej wartości tych wszystkich składników majątkowych plus danego gruntu dopiero jest sporządzona wycena i państwu przedstawiona w formie decyzji. I państwo możecie się zgodzić lub nie musicie. Jeżeli się państwo zgodzicie, to od razu 5% przy kwocie jakby pewnej dostajecie państwo gratis po to, że we wskazanym terminie dajecie do dyspozycji nieruchomość. To się tak ładnie mówi, daje takie oświadczenie, że dysponuje nieruchomością i przekazuje ją. Oczywiście zanim tam wejdziemy i będziemy realizować budowę, to jeszcze daleka droga. Jeżeli ktoś nie wyrazi zgody, bo uważa, że kwota jest za mała, ma prawo się od tej decyzji odwołać. I tak też się dzieje, bo to po prostu to zwyczajnie tak jest. W tym momencie sporządzony jest nowy operat szacunkowy. Przyjeżdża ponownie osoba, która dokonuje tej wyceny i przedstawiana jest być może ta sama wartość, być może inna wartość.
Jeżeli państwo przyjmujecie, to dostają pieniądze wypłacone. Jeżeli nie przyjmujecie, to kiedyś było tak, że są zatrzymywane wszystkie pieniądze. Dzisiaj jest to zmienione. 70% wartości, 70% kwoty jest państwu uwalniana, a 30% jest kwotą, nazwijmy to sporną, do momentu, kiedy odwołanie będzie skuteczne i państwo zaakceptujecie kwotę. Może to trwać kilka lat. Może to, nie musi. To wszystko zależy tak naprawdę od państwa. Na 60 kilometrach niespełna drogi S5 odwołań było naście, a wywłaszczeń była naprawdę bardzo duża ilość. W setkach liczyliśmy. Ludzie w większości, nie mówię, że wszyscy, dlatego operuję taką nomenklaturą, ludzie w większości byli zadowoleni. Były takie osoby, które do dzisiaj nie uzyskały odszkodowania. Tylko z tego, że nie podobała im się kwota, która została uwzględniona. Musicie o tym państwo wiedzieć, bo to nie jest tutaj żadne czarowanie, tylko przyjechaliśmy powiedzieć, jak wygląda ten proces inwestycyjny. Bo to każdego za chwilę może dotknąć w mniejszy bądź większy sposób. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli ktoś by chciał poznać więcej szczegółów, to odsyłam do naszej strony internetowej, do oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji i tam jest opisane punkt po punkcie, jak wygląda proces wywłaszczeniowy i co komu jest należne. Warto przejrzeć, warto przeczytać. Co do kredytów, za kredyty nie bierzemy odpowiedzialności. No niestety, ja powiem tak, my reprezentujemy prawo, które stanowi w tym kraju i musimy jego przestrzegać. Jeżeli państwo się z tym nie zgadzacie, bo macie do tego pełne prawo, no to, że tak powiem, trzeba szukać pomocy być może u kogoś innego, natomiast my nie możemy tego zrobić. My nie jesteśmy do tego typu instytucją powołaną. My jesteśmy instytucją powołaną do budowy i utrzymania dróg. Natomiast my tylko ponosimy koszt, który został oszacowany przez rzeczoznawców wojewody i my go wypłacamy z naszego budżetu. Natomiast formalnie co do kredytów, formalnie co do zmiany gruntów, działki, czy jeżeli ktoś ma działkę w dzierżawie, pole w dzierżawie, z KOWR-u czy z innej instytucji, to już są bezpośrednio te instytucje, żeby się z nimi dogadać. Jeżeli działka ma na przykład 5000 metrów, a my zabieramy 3500 metrów i ten 1500 metrów tak naprawdę tej działki jest w pewien sposób, można powiedzieć, bezużyteczny, to jest tak zwana resztówka, którą podchodzimy indywidualnie z każdym. Jeżeli ktoś napisze do nas wniosek, że chce, żebyśmy tą działkę wykupili, podchodzimy do tego indywidualnie i takie sytuacje też miały miejsce i wykupowaliśmy 100% działki łącznie z zabudowaniami, jeżeli na tej działce były zabudowy. Jeżeli my o takiej sytuacji będziemy wiedzieć wcześniej, to tak jesteśmy jeszcze, że tak powiem, przemodelować drogę, ewentualnie drogę serwisową, żeby tak ją ukształtować, ewentualnie zrobić tam zbiornik retencyjny bądź cokolwiek innego po to, aby tą działkę, która jest tą zwaną resztkówką, zagospodarować we właściwy sposób. Dzień dobry. Ja jestem mieszkanką obszaru, gdzie przechodzi wariant zielony. Chciałam podziękować panom projektantom, że zaprojektowaliście tak drogę, że dokładnie za moim płotem jest droga serwisowa, a potem jest nasyp, także i to jest jeszcze strona południowa, także nie wiem, czy zobaczę jeszcze słońce. I też jest takie prawo w Polsce, że w zasadzie nic mi się nie należy i tu jest ukłon do panów posłów, tak, pana posła, że co z mieszkańcami, gdzie mieszkamy tuż przy ekranie. Wiadomo, ja tej nieruchomości nikomu nie sprzedam. Na tą nieruchomość pracowałam z mężem bardzo długo. Wartość jej spadnie. Nie chcielibyście państwo być na moim miejscu. Jaką macie dla mnie radę? A druga rzecz, chciałam się ukłonić tutaj też do pana sołtysa, który mówił, że utrudniacie nam spotkania, bo chociażby wnioskowaliśmy wiele razy o spotkania, były bez odpowiedzi. Ostatnie spotkanie było na Teamsie. Proponowaliście państwo na przykład godzinę 8 albo godzinę 15. My też pracujemy. To nie jest dogodna godzina, kiedy mieszkańcy mogą z wami porozmawiać. Dzisiaj to nawet nie mam wrażenia, że to są konsultacje społeczne, ponieważ przez
3/4 czasu Państwo opowiadaliście to, co prawdopodobnie większość z nas wie, bo każdy jest zainteresowany, gdzie ta droga przechodzi. No i chciałabym się tak jeszcze zapytać, czy może tak między wierszami, jak mówi Pan, że wariant czwarty jest najmniej korzystny, czy to nas ma pocieszać? A nie może Pan tego powiedzieć wprost? Czy będzie realizowany, czy tego Pan jeszcze nie wie? I jeszcze jedną prośbę mam, żeby gdzieś pojawiały się daty, kiedy Państwo będziecie wybierali, który wariant przejdzie dalej. Ponieważ też chciałabym założyć sobie fotowoltaikę. Ja tego dzisiaj nie zrobię. Prawdopodobnie przez 2 lata nie wiem, co zrobić ze swoją nieruchomością, ponieważ ciągle nie wiem, czy za chwilę nie będę musiała się stamtąd wyprowadzić. Bo nie wiem, czy ja mam 100 metrów, czy mam po prostu drogę serwisową i nasyp od strony południowej mojego domu. Dziękuję. To tam nie ma. Co do tego wariantu, jeszcze raz powtórzę. Nie usłyszycie Państwo dzisiaj ode mnie jednoznacznej odpowiedzi, że tego dalej nie będziemy projektować. My musimy to zaprojektować i musimy przebadać wszystko, aby to, co Pani zapytała w pierwszym rzędzie, być pewnym wszystkiego, bo o to nas niestety będą pytali. My nie chcemy mieć sytuacji takiej, żeby na etapie właściwego wariantu nie móc się wytłumaczyć z wariantu chociażby zielonego, żeby był zweryfikowany poprawnie. Ja chociażby w dniu dzisiejszym byłem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i na ten temat też rozmawialiśmy. Wszyscy chcą wiedzieć, łącznie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która jest żywo zainteresowana, bo będzie wydawała tę decyzję, co, że tak powiem, dla każdego obszaru, dla każdego z wariantu, jak wygląda środowisko. Oni już tą wiedzę mają. Są wyposażeni w tą wiedzę. Swoją wiedzę, ale państwo ich również wyposażacie w tą wiedzę. Bo państwo również zbieracie te informacje, które są cenne, tak jak pan powiedział, w zakresie i borsuka, i różnych innych gatunków chronionych, których pan spotyka i wszyscy państwo spotykacie, to po prostu jest, brodosiu. Ale jeżeli my nie zrobimy tego rzetelnie, to dojdzie do sytuacji takiej, że dojdzie do odwołania. Czego chcemy uniknąć? To po pierwsze. Po drugie, chcemy uniknąć sytuacji takiej, która miała miejsce w innym województwie, kiedy była wydana decyzja środowiskowa, która okazała się pewnym naruszeniem, bo nie był przygotowany wariant jeden z tak zwanych alternatywnych. I nie było powiedziane, czy był dobry, czy zły, tylko były pokazane 2 warianty, a musi być wariant alternatywny, muszą być 3 warianty wskazane. I dopiero wtedy wariant jest rekomendowany. Bo jeżeli dojdzie do odwołania na etapie realizacji inwestycji, to Generalna Dyrekcja jako Skarb Państwa poniesie olbrzymie koszty w przypadku odwołania od takiej decyzji, gdzie zostanie wybrany wykonawca. A taka sytuacja też miała miejsce niestety w kraju. Nie ma przepisu jednoznacznego, w jaki sposób powinniśmy lokalizować budynek, obiekt od samego ekranu bądź od danej drogi. My musimy go chronić. Myślę, że tutaj panowie z projektanci chciałbym, żeby tutaj się wypowiedzieli w tym obszarze. Pani ma indywidualną sprawę, to możemy się spotkać po spotkaniu tym ogólnym i porozmawiamy i przedstawimy, jak to wygląda, dobrze? Pani wskaże swoje miejsce, gdzie Pani mieszka i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Ja bym chciał jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, może myślę istotnej, bo nie chciałbym, żebyśmy używali, że to nie są dzisiaj konsultacje społeczne. My dzisiaj zbieramy każdą z opinii. Jeżeli każdy jest zainteresowany, oczywiście ma prawo do tego, żeby się powiedzieć, nawet zachęcamy. Ale jeżeli ktoś uważa, że chciałby dowiedzieć się więcej szczegółów,
żeby z projektantem móc, że tak powiem, namacalnie zweryfikować, sprawdzić albo dowiedzieć się szczegół albo teraz, albo po spotkaniu, kiedy wszyscy zakończą, że tak powiem, dopytywać. Jest taka możliwość, bo i w dniu wczorajszym, i w poniedziałek państwo podchodzili indywidualnie do każdego i dowiadywali się. Nie każdy jest na tyle odważny, żeby wziąć ten mikrofon do ręki i o to zapytać. Co nie znaczy, że jesteśmy wyposażeni w rzutniki i jesteśmy wyposażeni w mapę po to, żeby każdy mógł podejść, zobaczyć swoją posesję, bo nie każdy chce się raz, że ujawnić osobowo, dwa, pokazać, gdzie mieszka. Jest to dla nas zrozumiałe zwyczajowo. To wojewoda jest za ten proces odpowiedzialny. Dany wojewoda w danym województwie. W naszym przypadku wojewoda kujawsko-pomorski, który i wydział tak naprawdę infrastruktury, w Wydziale Infrastruktury jest Biuro Nieruchomości, które za to odpowiada. Panie Prezydencie. Tak, bardzo dziękuję. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, chciałbym krótko powiedzieć o stanowisku miasta Grudziądza. My jednoznacznie jesteśmy przeciwnikiem budowy S5 w wariancie zielonym. I to jasno, że to są nasi mieszkańcy, ponieważ Państwo często wyprowadzili się z Grudziądza, wyprowadzili się w kierunku spokoju i absolutnie rozumiemy to stanowisko. Jeszcze jest drugi bardzo ważny z punktu widzenia Grudziądza aspekt, tutaj na tej sali w ogóle nie poruszany. Ten wariant zielony dzieli bardzo cenne tereny inwestycyjne, które dzisiaj są własnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To są tereny przy węźle autostradowym, gdzie planowana jest nowa inwestycja, gdzie właściwie strefa już w tej chwili rozpisuje przetarg na wykonanie dokumentacji. To dokładnie ten wasz dojazd dzieli to nasze cenne hektary dosłownie na pół. Co z punktu widzenia miasta nie jest korzystnym rozwiązaniem. I to jest jakby jeden tutaj wątek. Drugi wątek. Ja cały czas, państwo wiecie, pan dyrektor wie, myśmy bardzo wiele wykonali, aby przywrócić do analizy STEŚ tak zwany wariant północny z budową mostu północnego. Niestety, pomimo, który został odrzucony, ja rozumiem ze względu na koszty, o tym wielokrotnie dyskutowaliśmy. Niemniej szkoda, że uparcie forsowany jest wariant zielony, który wzbudza tak duże kontrowersje i myślę, że on jest nierealny. Ja wiem, że państwo dzisiaj musicie ten wariant wykazać, ale ja jestem przekonany, że on nigdy nie będzie zrealizowany. Ale można było przynajmniej przywrócić do STEŚ-u i przeanalizować wariant północny, bo budowa mostu północnego dla Grudziądza jest niezbędna i myślę, że mieszkańcy gminy, powiatu o tym doskonale wiedzą. I nie unikniemy tego w przyszłości. Nie unikniemy tego w przyszłości. Planujemy, państwo planujecie i bardzo dobrze remont mostu Bronisława Malinowskiego, a strach pomyśleć, co się będzie działo. Dobrze, że ten remont jest po wielu latach, ale to pokaże jeszcze bardziej, jak most kolejny w Grudziądzu jest potrzebny. Więc reasumując, szkoda, że brniemy w coś, co chyba nie będzie zrealizowane, a mogliśmy coś przy okazji zrealizować, co mogłoby być wykorzystane w przyszłości. Oczywiście patrząc strategicznie, trasa S5 jest szansą dla naszego miasta, dla powiatu, dla całego regionu i myślę, że nikt tutaj nie jest przeciwnikiem realizacji tej inwestycji, aczkolwiek trzeba zadbać o szczegóły, aby ona była jak najbardziej, ta budowa, ten projekt jak najbardziej akceptowalny społecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, właśnie prezydent wyprzedził mnie z kwestią tego objęcia mostu północnego i wariantu północnego. Ja, szanowny panie dyrektorze, rozumiem, że musicie przedstawić do pełnej dokumentacji trzy warianty. Jednak chciałbym państwu przypomnieć, że był czas, kiedy rozmawialiśmy o dwóch dodatkowych. O wariancie niebieskim, który przechodził przez miasto Grudziądz i o wariancie właśnie tym brązowym, o których wspomniał pan prezydent, który został z jakichś względów na tym etapie przedkonsultacyjnym, ale ustalonym konkretnych wariantów, wykluczony. Teraz pan mówi, że trzy musicie zostawić. Oczywistym było od samego początku, że wariant zielony będzie najbardziej niekorzystny z punktu widzenia społeczno-ekonomiczno-środowiskowego. Więc na tym etapie trzeba było porzucić wariant jeden z trzech południowych na rzecz wpisania do właśnie konsultacji ekonomiczno-środowiskowych i technicznych wariant północny. Dla wszystkich nas,
czy to mieszkańców gminy Grudziądz, czy powiatu grudziąckiego, kolejny most byłby niezwykle potrzebny, mając na uwadze również sytuację geopolityczną. Mamy jedyny most imienia Bronisława Malinowskiego plus most autostradowy, który jest mostem płatnym i nie spełnia do końca swoich warunków. Tego typu przeprawa z pewnością upłynniłaby odpowiednio migrację, ruch na części północnej. Pan mówi, że nie znacie jeszcze do końca, czy nawet nie liczyliście, jakie to będą koszty. To są pana słowa. No to z jakiej racji na początku wykreślacie wariant północny? Bardzo proszę zauważyć, że wariant północny przechodził przez gminę Rogóźno i gminę Dragacz. Tam faktycznie również można byłoby w ciągu starej jedynki drogi krajowej nr 95 znaleźć pozytywne rozwiązania, gdzie i również gmina Dragacz byłaby z tego rozwiązania zadowolona. Oczywistym jest, że konsultacje społeczne są niezwykle ważne. Jak pan widzi, zapotrzebowanie na informacje i informacje zwrotne jest niezwykle cenne, bo ono ma pomóc państwu, ale również inwestorom, ludziom, którzy mają tam dorobki życia, mają swoją historię i planują związać się z danym miejscem zamieszkania. Ja apeluję jeszcze raz, wpiszcie jeszcze raz wariant północny, brązowy, do tego, żebyśmy my wiedzieli za rok, za 10 lat, za 30 lat, tak, czy warunki techniczno-ekonomiczne takiej lokalizacji są dobre. Czy można w przyszłości projektować jakąkolwiek drogę? Za wcześnie, żeście z tego zrezygnowali i tego efekty są dzisiaj, że jest paraliż, jest strach, co dalej z ludzkim życiem właśnie w tej części południowej. Dziękuję. Dzień dobry, ja może wypowiem się w kwestii wariantu północnego. Bardzo szanuję zdanie pana prezydenta i pana posła. Z panem posłem miałam okazję na temat wariantu północnego rozmawiać. Jestem tutaj chyba oprócz kolegi jedynymi osobami, które zamieszkują część północną. I w 2000 roku, kiedy jeszcze był na mapach wariant północny, to wariant północny, ja tylko chciałabym i panu prezydentowi, i panu posłowi przypomnieć, ten wariant rozjeżdżał Wieś Parski. I Wieś Parski, jak również znaczna część mieszkańców Nowej Wsi, protestowała przeciwko temu. Pisaliśmy protest do Generalnej, pokazując swoje argumentacje. Ja nie jestem przeciwna wariantowi północnemu, ale chciałabym, że jeżeli będzie wariant północny, to żeby ten wariant północny nie przechodził przez zurbanizowane, czy też w tereny, w których mieszkają ludzie, w których się ludzie budują. Strona północna jest stroną bardzo szeroką, tak? Nie ma problem. Ja tylko wariant północny, granice wielkiego Wełcza. Ja tylko krótko powiem, to znaczy ja to rozumiem, rozmawialiśmy na ten temat. Chodziło o to, żeby wariantowi północnemu dać taką samą szansę, jak tutaj wariantowi czerwonemu, zielonemu, fioletowemu i tak dalej. I o to chodzi. Ten wariant został odrzucony z uwagi na koszty budowy mostu ponad 2 miliardy złotych więcej. Taka była oficjalne stanowisko GDAKi. My mówiliśmy tak, dajmy szansę takiej samej wnikliwej analizie, jak poddajemy te warianty. I wtedy to ocenimy. I to by było z naszego punktu widzenia racjonalne. Pani mówi, że to dzieli Parski. No tak, tam dzieli Parski, tutaj dzieli Biały Bór. Więc to jest jakby naturalne. Znaczy naturalne, no nie naturalne, no ale w tym sensie, że chcieliśmy dać tą samą szansę, żeby ten wariant przeszedł tą samą drogę i dopiero później, po tej wnikliwej analizie, podjąć decyzję, co rzeczywiście jest tańsze. A to zostało odrzucone na podstawie takich bardzo wstępnych kosztorysów. I oto tutaj jakby to jest w mojej ocenie clue tej sprawy. Bardzo dziękuję. To jedno zdanie do tego wariantu północnego, bo tak się dyskusja ożywiła, ale o czymś, co w zasadzie już zostało przesądzone, można powiedzieć, 2 lata temu. Były prowadzone, szanowni państwo, konsultacje w tym obszarze. Były poprowadzone bardzo szeroko. Byli również poproszeni samorządowcy, z panem prezydentem również, i każdy miał możliwość wypowiedzenia w tym obszarze. Niestety to się zadziało nie tak, jak dzisiaj mamy taką możliwość, taką fajną sytuację, że możemy się spotkać face to face, tylko to było wtedy na Teamsie, z uwagi na okres pandemiczny. Dużo samorządowców było, bardzo dużo. Są z tego spisane
uwagi, notatki, każdy mógł się wypowiedzieć. I na tamtym etapie, to co pan prezydent już zauważył, korytarz czwarty miał ponad 100 km długości. Było uwzględnione, że jest najmniej korzystny pod względem stopy zwrotu, bo wszystkie te elementy były brane pod uwagę i najmniej tak naprawdę będzie zbierał ruchu. I to prosiłbym, żeby mieć na uwadze, dużej uwadze, że będzie zbierał jak najmniej ruchu. A tu chodzi o to, żeby ten ruch, tak naprawdę ta droga ekspresowa zbierała i go i odciążała wszystkie drogi lokalne. To jest droga ekspresowa, to jest droga tranzytowa, a nie droga gminna, czy wojewódzka, czy jakaś krajowa o niższym szczeblu, chociażby droga numer 16. I to jest jednym z elementów. Dlatego, że został wybrany wariant, czy korytarz, dwa korytarze zostały wybrane, które wskazywały, że to odnośnie stopy wzrotu to jedna rzecz, długość to druga rzecz, najmniej korzystny, chociażby to, co wspomniał pan tutaj dzisiaj, jeżeli chodzi o gminę Dragacz. I dzisiaj, gdybyśmy zaprosili na tą samą salę, gdybyśmy tą salę podzielili na pół, to gwarantuję, że jak tutaj siedzimy, to co pani powiedziała, to połowa tych mieszkańców też by tamtego wariantu nie chciała. Dzisiaj wszyscy przyszliście państwo ci, którzy jesteście żywo zainteresowani, bo w bliskim sąsiedztwie przebiega inwestycja i ta droga. A gdybyśmy spotkali się na północ, to dzisiaj by was tutaj nie było, tylko byliby inni. I tak możemy za każdym razem podchodzić do tego tematu. Więc pewnie taka sytuacja może i powinna mieć miejsce, że Grudziądz powinien mieć drugi obiekt. Natomiast czy w ciągu drogi krajowej? No właśnie. Tak, ale zostało to przesądzone na tamtym etapie, po tych konsultacjach, po uwagach i został zarekomendowany, zostały zarekomendowane dwa korytarze w tym obszarze, którym dzisiaj tutaj jesteśmy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, co dzisiaj tu jest do zrealizowania i do wybrania którymś z tych wariantów, a nie o tym, co mówiliśmy w korytarzu północnym. Panie dyrektorze, szanowni państwo, Adam Olejnik, starosta grudziądzki. To jest trzecie spotkanie, w którym uczestniczę. Z uwagą przysłuchuję się głosom oraz wyczuwam emocje, które panują podczas tych spotkań. I wszędzie, w Świeciu i w Radzeniu Chemijskim, tym spotkaniom to towarzyszą takie bardzo silne emocje ze zrozumiałych względów. Tu w tej gminie największe. Ale to nie znaczy, że w pozostałych gminach społeczności lokalne w pełni zgadzają się ze wszystkimi przebiegami. Tam również są warianty odpowiednich kolorów, które dane społeczności głosami, ustami reprezentantów, panów wójtów jednoznacznie oceniają jako nie nadające się do użytku. Z powodów głównie związanych z tym, że trzeba będzie ludzi wywłaszczyć. I tylko wiara w to, że słowa pana dyrektora, że wariant ten oznaczony to jako pomarańczowy, który powstał na mapie, powstał poprzez propozycję trzech wójtów, ja też przy tym byłem, że on również mający mankamenty, ale jest najmniej szkodliwy, zostanie przyjęty. Pan dyrektor mówi, że muszą być przedstawione trzy warianty. Ja chciałbym się przyłączyć do tych wielu apeli o to, żeby jednak na tym etapie wariant ten zielony zlikwidować. Zwracałem się również z tym w piśmie. To są niepotrzebne spekulacje, to są niepotrzebne nerwy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta mapa w części wschodniej, po prawej stronie, zawiera trzy warianty również, ale one się pokrywają do dwóch. Tak? Pokrywają się do dwóch. A więc i w tej części zachodniej, lewej, można byłoby zostawić dwa warianty. Jeden taki, z którym większość tutaj się zgadza jako najmniej uciążliwy. Jeden taki, który również z wielu względów i społecznych, i środowiskowych, biologicznych jest także bardzo mało korzystny. Powrót do dyskusji na temat korytarza północnego w tej chwili już uznaję za bezcelowy. Był na to czas, była niestety pandemia. Warunki też były niezbyt korzystne, żeby o tym rozmawiać. Samorządowcy przyjęli do wiadomości stan taki, jaki jest. Uznając, że przeprowadzenie trasy będzie dużą szansą rozwoju dla naszych dzieci,
dla przyszłości, ale pod warunkiem, że w jak najmniejszym stopniu będzie on ingerował w obecny stan, w dobrostan mieszkańców. Bardzo liczę na to, że jednak uda się ten wariant zielony, który wszyscy wiemy, że niepotrzebnie przez rok będzie podnosił emocje, utrzymywał państwa w napięciu, które no, będzie szkodliwe nawet dla zdrowia, utrzymywał. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ale tam szybciej był głos, tak? Już. Rafał Chmielewski, mieszkaniec miejscowości Ruda. Szanowni państwo, mówicie, że ten korytarz północny jest już nieaktualny, że już był czas na to. Otóż nie, nas pytacie się po raz pierwszy, co my o tym wszystkim sądzimy, tak? Także jako mieszkańcy tej części gminy sądzimy, że wariant północny byłby zdecydowanie lepszy. Również zdecydowanie lepszy ten wariant byłby dla miasta Grudziądza, tak? Powstałby nowy most i rozwiązałby te problemy, o których mówił wcześniej pan sołtys. Te trzy warianty, które tutaj przedstawiacie, wszystkie są złe. To tak mniej więcej jakby spytać skazańca, jaką metodą ma zostać stracony. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, jeden z załączników do przetargu, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą wiemy jaką. Specyfikacja techniczna P-10.10.00. Myślę, że to państwu znany dokument, skoro był to załącznik do przetargu. W punkcie 4.2 tego dokumentu jest zapis. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie zwiększenie ilości analizowanych wstecznie dość wariantów na skutek uzasadnionych wniosków społeczeństwa i władz. Dla każdego wariantu trasy z wyłączeniem wariantu zerowego ma być przedstawione wariantowe niwelety drogi głównej wraz z powiązanymi z nią obiektami poprzecznymi. Panie dyrektorze, odrobina dobrej woli i można wprowadzić wariant. Ja bym nie chciał, żeby pan czytał, wie pan, specyfikację wybiórczą i znalazł punkt dla siebie, którego można się uczepić, tylko czytać trzeba specyfikację w całości. To po pierwsze. A po drugie, chciałbym panu powiedzieć jedną rzecz, że to, że projektant za chwilę będzie robił, albo już zrobił wariant, który wyszedł z spotkań z samorządowcami, to on już jest uwzględniony. Jest uwzględniony. I dzisiaj nie jest powiedziane, że po dzisiejszym spotkaniu któryś z tych wariantów, o których mówimy, czy to wariant pomarańczowy, czy to wariant fioletowy, na jednym czy drugim obszarze nie będzie się przemieszczał. To samo dotyczy innych gmin, które były dwa dni temu. Ja mam też takie pytanie. Pan mówił, że tutaj są różne rzeczy brane pod uwagę. Wariant ekonomiczny, środowiskowy, społeczny. W jakim one procencie są brane pod uwagę i na przykład jeżeli się okaże, że wariant zielony jest najtańszy dla was do wybudowania, to, to na przykład że ekonomiczny, to nie wiem, to jest na przykład 60% waszej decyzji? Znaczy, jeżeli chodzi o... Może inaczej, to może ja wyjaśnię, jakie są zasady wyboru tych wariantów, bo tak mówimy, państwo pytają, kiedy będziemy mieli wybrany, my mówimy, że jeszcze nie mamy, a no może nie wyjaśniono, może w prezentacji powinno to być więcej o tym, jakie są zasady wyboru tych wariantów i tych preferencji. To tak, to może od samego początku, może od studium korytarzowego. Studium korytarzowe, tak tu koledzy mówili, projektanci o studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, tak, że jest to poziom ogólny. Studium korytarzowe jest to jeszcze bardziej poziom ogólny. Mamy do czynienia z pojęciem korytarzy, czyli obszaru szerokiego, szerokości, nie wiem, różny może być, to jest około 5 km się przyjmuje, przez który przebiega droga. Później mamy wariant i to już jest wariant już dla konkretnych rozwiązań szerokość drogi. Tak? Studium korytarzowe prowadzi analizy dla korytarzy, tak? Dla tych korytarzy są prowadzone analizy wielokryterialne.
I analiza wielokryterialna ma w swoim składzie kilka kryteriów. Są to kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. Każde z tych kryteriów ma podkryteria. I teraz tak, te podkryteria nie ma ich na stałe ustalonych. Dlatego, żeby ten wybór i ta analiza, żeby wskazywała kolejność wariantów najbardziej niezależną. I to nie tylko, i to ta niezależność ma być zapewniona z każdej strony, z naszej również. Tak? Dla studium korytarzowego polegało to na tym, że na poziomie osób, które są, mają największe doświadczenie w firmie, wykonano anonimowe ankiety, tak? Które z kryteriów, jakie mają wpływ. Ustalono takie kryteriów. Ja nie wiem, bo my tego nie znamy. Tak? Chodzi o to, żebyśmy my nie znali, żeby znał to tylko ten, który to wykonuje. Tak? I powstał ranking wariantów. Według tego rankingu wariantów właśnie te dwa korytarze, czyli zielony i różowy, tak, były najkorzystniejsze. Te warianty ujęto w programie inwestycyjnym, który został zatwierdzony przez ministerstwo. Tak? I tylko dla tych wariantów dalej zlecono opracowanie tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. No, zgodnie z zasadą, która obowiązuje od wielu, wielu lat w budownictwie, od ogółu do szczegółu. Mamy korytarz, wybieramy wariant. Jak już będzie wybrany wariant w decyzji środowiskowej, przejdziemy do analizy i wariantowania szczegółowych rozwiązań na poziomie jeszcze bardziej szczegółowym niż tutaj, tak? Czyli typy skrzyżowań i tak dalej, bo tu typów skrzyżowań nie ma rozstrzygniętych na przykład, tak? Po określeniu przebiegu wariantów, tak, gdzie jednym z elementów są te ankiety i Państwa wnioski też, tak, jest prowadzona kolejna analiza wielokryterialna, która ma na celu uszeregowanie tych wariantów w rankingu ważności przy uwzględnieniu znowu kryteriów. Tak? I znowu są techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne. Tak? Nie ma określonych dokładnie wag dla tych kryteriów. Te wagi są określone na bieżąco odpowiednio do charakterystyki zadania. Tak? Jeżeli w zadaniu mamy widoczny bardzo duży wpływ społeczeństwa, środowiska, parametrów technicznych, wtedy te kryteria odpowiednio są dobierane. Okej, to bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Mam teraz jeszcze kilka właściwie pytań. Jedno pytanie, od jakiej odległości jest liczone, czy to jest rów, czy to jest liczone od krawędzi jezdni, odległość od domu? Według ustawy 20 metrów, jak to jest liczone? Czy to jest liczone od rowu, czy to jest liczone od nasypu, czy to jest liczone od krawędzi jezdni? Ponieważ wymiary nie zgadzają co do wywłaszczeń, które są zaznaczone na mapie. A dlaczego 20 metrów? Według ustawy od drogi ekspresowej powinno być 20 metrów. Jeżeli chodzi o odległość zabudowy od drogi ekspresowej, to ustawa mówi, że dotyczy to lokalizowania obiektów budowlanych, czyli budynków, od drogi ekspresowej, a nie odwrotnie. My nie mamy takiej odległości. My lokalizujemy drogę od zabudowy w taki sposób, żeby zapewnić odpowiedni komfort akustyczny i odpowiedni minimalny poziom oddziaływania na dany budynek. Tak? Okay, czyli rozumiem, i to zależy od wielu uwarunkowań. I to jest przedmiotem analizy w raportach środowiskowych. Tak? Okay, czyli ogólnie rzecz biorąc, według w jedną stronę nie można się wybudować 20 metrów, powiedzmy 15 metrów od S5, bo tak mówi ustawa, ale w drugą stronę możecie zostawić dom, który będzie miał 10 metrów, bo według analiz on nie będzie... postawicie panel akustyczny i osoba powinna być zadowolona. Kierownikiem importu pan jest, projektantem pan ma uprawnienia. To ja bym prosiła, żeby pan pokazał na tej mapie i zaznaczył, pokazał nam wszystkich, jaka ona jest szeroka, na przykład w odcinku w Białymborze. Ponieważ ja, jako laik, wychodzi 35 w niektórych miejscach, 24 jezdni, więc ja, a tutaj było wskazane, że minimum jest 50. To będzie miało wpływ na wyburzenia i będzie wtedy ich więcej. Dlatego, jeżeli to jest może... pan... Tak. Proszę. No chciałabym zobaczyć te 60, te 50 metrów. Znaczy wie pani co, bo jeżeli chodzi o te parametry, które my podajemy, no 50, 60 czy 80 metrów, tak? Przed bodajże drugą wstecz zmianą ustawy określającej szerokość pasa drogowego była taka szerokość. Kiedyś było to 35 metrów dla drogi ekspresowej, tak? W której ze zmian zlikwidowano tą szerokość, bo tak naprawdę określenie szerokości pasa drogowego, który jest zmienny, jest bez sensu, tak? Więc zmiany przepisów idą w takim kierunku, żeby to
no, dostosowywać do praktyki, jaka jest. Tak? Jeżeli my mówimy 60 metrów, to wynika to z tego, jakie elementy w tej drodze muszą być umieszczone.